Wojna oczami dzieci. Na początek przedstawię naszych panelistów. Zacznę od pani Julii, która jest pracownikiem IPN-u, Biura Edukacji Narodowej i również członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Pani Julia od kilku lat spotyka się ze świadkami historii, wysłuchuje ich świadectw i później spisuje je, zamieszcza na stronie Opowiedziane. Pani Julio, dużo było już tych spotkań, tych notacji? Było sporo spotkań. Właściwie ciężko mi to trochę zliczyć, ale tak podsumowując pracę całego zespołu z zeszłego roku, to w tamtym roku nagraliśmy ponad 100 nagrań, właśnie takich świadectw osób, a w samym naszym zasobie mamy no, około 1000 nagrań. Na stronie jeszcze internetowej naszej jeszcze jest 120, ale powoli wszystko to przepracowujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości będzie właśnie to 1000 już umieszczone na stronie internetowej. Przedstawiam siostrę Sarę Łakomą, dominikankę, która przyjechała do nas z Żółkwi pod Lwowem. Tam siostra Sara od wielu lat prowadzi już sobotnią szkołę języka polskiego, w której blisko 200 osób, uczniów polskich i ukraińskich, różnych wyznań, uczy się nie tylko języka polskiego, polskiej historii, ale również jest zaangażowanych w wolontariat. Tym bardziej, że ostatnio szkoła zamieniła się w taki punkt charytatywny dla osób chorych, potrzebujących pomocy, ubogich. I zdaje się, że jest bardzo potrzebny. Szczęść Boże, rzeczywiście ja jestem Polką, która tam od kilkunastu lat posługuje w Żółkwi. Jesteśmy tam we cztery i naszą normalną pracą, jak to się u nas mówi, do wojny prowadziłyśmy szkołę i to był i również punkt pomocy, ale nie był to taki zakres pomocy. W tej chwili lwią część naszego czasu zabiera pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym. Czy to będzie zamiennik słowo uchodźcy, czy przesiedleńcy, czy właśnie to wewnętrznie przemieszczone osoby. Nasza pomoc kieruje się w ich stronę. Też w tym tygodniu udzielałyśmy takiej pomocy wczoraj. I tych rodzin objętych pomocą jest prawie 1000, więc to są tysiące ludzi, które się przemieszczają przez nasze klasztorne podwórze. Jest z nami także pan Artur Osowski, także z IPN-u, z Łódzkiego Oddziału Biura Edukacji Narodowej, którego pan Artur jest naczelnikiem. Pan sporą część swojej pracy poświęcił obozowi w Łodzi przy Przemysłowej, obozowi, który Niemcy przygotowali specjalnie dla polskich dzieci. I w zeszłym roku pan Artur wydał książkę Dzieci z zielonego autobusu, poświęconą właśnie temu obozowi. Tak, jest to temat bardzo nośny, jeżeli chodzi o historię polskiego dziecka w czasie II wojny światowej, a szczególnie pod okupacją niemiecką. W tym obozie, można powiedzieć, jak w soczewce, widzimy nie tylko problem wysiedleń, problem, można powiedzieć, dzieci, które są bez opieki rodziców, jak i też problem germanizacji i przede wszystkim też i ciężkiej pracy najmłodszych, no i też śmierci dziecka polskiego. To jest bardzo bolesny temat, a przede wszystkim staramy się te zagadnienia spopularyzować, ale też i pokazać to szerzej w skali okupowanej Polski, nie tylko kraju Warty, ale też i generalnego gubernatorstwa. I myślę, że te zagadnienia będziemy mogli dzisiaj też poruszyć. Bardzo dziękuję Państwu za tą krótką prezentację. Pozwolą Państwo, że zanim przejdziemy do dyskusji, do rozmowy na temat, wokół którego się tutaj zgromadziliśmy, oddamy głos tym, którzy jako dzieci przeżyli gehennę II wojny światowej i dzisiaj mogą dawać świadectwa tych okrucieństw. Nagrania, które za chwilkę zobaczymy, pochodzą z Archiwum Historii Mówionej IPN Opowiedziane. Poproszę. Chodziliśmy do szkoły, tak. Na pierwszym parterze byli Niemcy, a ja miałam wejść do pierwszej klasy, mojej strasznie się bałam tego. Pytałam się, dlaczego ja się mam bać Niemców,
zakonnica mi wytłumaczyła, że Niemcy nie lubią dzieci z czarnymi włosami. Oczywiście mój ojciec był jeszcze prezentem. Jak się dowiedzieli, że wojna będzie, oczywiście on dozwał, jak myśmy się dowiedzieli, że dostał pozwanie do wojska, musi nas zostawić. I oczywiście zostawił nas w Mamusie i nas pięcioro dzieci tu. Wreszcie, które się wyświetliło. I bo ojciec jak odjechał, z domu był w kawalerii też swojego konia z wojny, pierwszej wojny światowej miał, którym się teraz łączą się z zarządem bardziej przywiązany tego konia niż to do nas. Mamusia na serce bardzo chorowała. Mamusia nie może jest. Nie mamusia. I tam dwa kroki podejdzie, klamka padła, mówi dzieci. Uciekajcie do mnie i siostry, bo my tylko dwiego mamusi biegniemy. Ja ich tu dostanę. I pan do dziś pamiętam, to ja bym to przeżywała, że ja wtedy powiedziałam tak, pomyślałam. Ojca nie mam, brata nie mam, majątku nie mam, wszystko jest od bandyckich rękach, więc ja już nie chcę żyć. Ja nawet zabiją, niech nie zabiją, bo ja już wsiada, to niech to sama. I ja tą mamusię pod rękę i ciągnę. Już te trzy krótkie wypowiedzi dają namiastkę tego, z czym borykały się dzieci w czasie II wojny światowej. W zasadzie do XX wieku hasło wojna kojarzyło się ze strategiami, bataliami, zwycięzcami, bohaterami, zwyciężonymi, okupowanymi, wyzwoleniami. I II wojna światowa była pierwszą, która została wypowiedziana cywilom, w tym tak niewinnym, bezbronnym jak dzieci. I między 1939 a 1945 rokiem na skutek działań Rosjan i Niemców aż 2 miliony dzieci polskich poniosło śmierć. W tych 2 milionach zawiera się liczba 600 tysięcy dzieci narodowości żydowskiej. 200 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Niemców i wysłanych do Niemiec w celu germanizacji. 15% tych dzieci udało się odzyskać i sprowadzić z powrotem do Polski. To niewiele i też nie zawsze kończyło się to happy endem, ponieważ te dzieci czasami zdążyły się już zżyć ze swoimi niemieckimi rodzinami i często były rozdarte między mamą niemiecką, mamą polską czy tatą, a często przyjeżdżały tutaj z ogromnymi ranami zadanymi w rodzinach niemieckich, w których niekoniecznie otoczone były miłością. Pozostając przy statystykach, to zawsze nieładnie brzmi, no, ale jakoś daje poczucie orientacji w temacie. Kolejne 700 tysięcy dzieci było wykorzystywanych do robót przymusowych. I proszę Państwa, 1,5 miliona dzieci zostało po wojnie sierotami, półsierotami, dziećmi opuszczonymi. Te 1,5 miliona to było aż 22% tego młodego pokolenia. Tyle dzieci było pozbawionych możliwości wzrastania w zdrowej, normalnej rodzinie. I ostatnia rzecz, na blisko 1,3 miliona osób zesłanych w głąb Rosji. Co czwartą osobę stanowiło dziecko do 16 roku życia. Te dzieci na zesłaniu, czy jeszcze w drodze, umierały 2 razy częściej niż dorośli. Tutaj w tle naszej dyskusji do końca spotkania będą się wyświetlać rysunki. To są rysunki dzieci, które wykonały je na prośbę właściwie Ministerstwa Oświaty w 1946 roku. W ten sposób miały pokazać swoje wspomnienia wojenne, zawarły je w rysunkach i w wypracowaniach, których siłą rzeczy tutaj nie pokazujemy. I wystarczy spojrzeć już na kilka z nich, żeby mieć ogląd tego, z czym się te dzieci zmagały. My tego typu sceny znamy szczęśliwie z filmów dokumentalnych czy fabularnych, z książek. Natomiast te dzieci widziały to na własne oczy i to narysowały.
Te zdjęcia, te rysunki prezentujemy dzięki uprzejmości Archiwum Akt Nowych, które właśnie na podstawie tych rysunków zorganizowało wspaniałą wystawę Mamo, ja nie chcę wojny, którą Państwu bardzo polecam. I przechodzimy teraz do naszej rozmowy. Zacznę od Pana, Panie Arturze, żeby nadać taki kontekst historyczny sytuacji, o której będziemy mówić. Po 1939 roku Polska znalazła się pod dwiema okupacjami. I na czym polegała specyfika obu tych okupacji? Mówimy cały czas w kontekście dzieciństwa, bo inaczej na pewno ono przebiegało w różnych miejscach, w różnych dystryktach. Również inaczej musiało przebiegać na wsi i w mieście. Może pamiętajmy, że żeby uporządkować naszą dyskusję, musimy się niestety odnieść do liczb. Tak? Pamiętajmy, że II Rzeczpospolita przed dzień wojny, to są dane tylko szacunkowe, miała prawdopodobnie 35 milionów obywateli. Z tego aż 21% to były dzieci do 14 roku życia, 19% to były osoby do 21 roku życia. Czyli widzimy, że to było bardzo młode społeczeństwo. Duża też była rozrodczość Polaków w tym okresie. Dane z 1939 roku mówią, że rocznie urodziło się, w 1938 urodziło się 880 tysięcy dzieci. Zaś najlepszy rok urodzeń w Polsce to rok 1925 i to jest 1 150 000 urodzeń. Dla przykładu w poprzednim roku w Polsce urodziło się 305 tysięcy dzieci, z tego 15 tysięcy dzieci to dzieci emigrantów, reszta to dzieci polskie. I jeżeli możemy to odnieść jeszcze do umieralności polskiego społeczeństwa, to w okresie międzywojennym w 19 roku rocznie umierało 710 tysięcy osób, a w 38 roku 480 tysięcy. Dzisiaj umieralność polskiego społeczeństwa rocznie to jest 580 tysięcy. Czyli widzimy, z jakimi danymi się borykamy. Natomiast jeżeli chodzi o historię i II wojnę światową, to pamiętajmy, że niemiecka okupacja różni się w zależności od właśnie terenów, gdzie znajdzie się dziecko. Tak? Inaczej bym powiedział, wyglądała okupacja na ziemiach wcielonych bezpośrednio do III Rzeszy i mam tu na myśli między innymi Śląsk, Pomorze Gdańskie, Kujawy, Wielkopolskie i ziemię łódzką. I właśnie w większości ziemi łódzkiej i wielkopolskiej części Kujaw to mamy obszary tak zwanego kraju Warty. Zaś na wschód od tej sztucznej linii, która na przykład przebiegała wzdłuż rzeki Mroga, mamy już generalne gubernatorstwo z jego dystryktami. I tutaj Niemcy stosowali zupełnie inną politykę. Oczywiście to nie była lepsza ani gorsza. Ona była zupełnie inna, gdyż na tych terenach chociażby działała, za zgodą oczywiście okupanta niemieckiego, między innymi też polska administracja niższego szczebla, była policja granatowa, ale też i zostało między innymi szkolnictwo niższego szczebla i szkolnictwo zawodowe i oczywiście cała sieć domów dziecka i ochronek, co było bardzo istotne, jeżeli chodzi o sytuację dzieci w okresie niemieckiej okupacji. Na wschodzie to też jeszcze zupełnie inaczej wyglądało, gdyż musimy pamiętać o czterech wielkich sowieckich deportacjach lat 1940-41. No i tutaj jednak muszę troszeczkę wejść w polemikę z liczbami, które pani przytoczyła, bo nie jest to 1 300 000 obywateli, których wywieziono ze wschodnich terenów państwa polskiego. Dzisiaj te liczby są znacznie mniejsze. Mówi się od 386 tysięcy do 325 tysięcy wywiezionych na wschód. Czyli jak widzimy, to jest znacznie mniej. Ale pamiętajmy, że kolejne deportacje polskich obywateli rozpoczną się w roku 1944 i w 1945. Tak? I mamy jeszcze olbrzymi problem powojenny, tak? Kształtowania się nowej państwa polskiego pod hegemonią sowiecką, gdzie przecież, gdy odniesiemy się do liczby 35 milionów Polaków, to dane z 1946 roku, właśnie wówczas, gdy tutaj powstają te rysunki, mówią, że Polaków jest, znaczy polskich obywateli jest 24 miliony. Proszę Państwa, 11 milionów różnicy. Zmienił się obszar kraju, tak? Mamy setki tysięcy Polaków wciąż na terenach okupowanych Niemiec i Austrii i jeszcze olbrzymią rzeszę naszych obywateli na wschodnich terenach, które teraz przypadły Związkowi Sowieckiemu. I to jest właściwie, można powiedzieć,
taka bazowa liczba do wyjścia wszelkich danych statystycznych, a te dane ciągle się zmieniają. Nadal jesteśmy wokół jakby liczby 6 milionów 28 tysięcy, którą się przytoczono w roku 1946, ale to jest sztuczna liczba, która powstała z przyczyn tylko politycznych, a dziś te liczby troszeczkę obniżamy i mówimy między innymi o 5,5 milionach polskich obywateli, którzy zginęli podczas II wojny światowej, a niekiedy nawet te liczby zmniejszamy do 4,5 milionach, ale raczej najczęściej w podręcznikach mówi się o 5,5 miliona, 5 milionach 800 tysięcy. I tak wygląda, jeżeli mówimy o statystykach, ale przecież dziecko to nie statystyka, tak? I problem dzieci na ziemiach włączonych to przede wszystkim pierwsza fala cierpień dzieci to mamy wojnę 1939 roku. To są olbrzymie zniszczenia, szczególnie miast. Jeżeli wsi, to w pasie, gdzie toczyły się największe zmagania. Tak? Na ziemi łódzkiej to mamy między innymi w okolicach Warty i Widawki. Mamy Wieluń, czyli miasto zniszczone już 1 września 1939 roku. I mamy olbrzymie też zniszczenia wokół Warszawy, gdzie toczyły się ciężkie walki oblężnicze. I szereg pomniejszych miejscowości też ucierpiało na skutek tych działań. Tak? To są też miasta między innymi zniszczone na Lubelszczyźnie. I ten problem dotyka też olbrzymiej rzeszy uciekinierów. To są ci, którzy przekraczają chociażby Bug, później będą się cofać, gdy po 17 września 1939 roku na tereny wschodnie zacznie się nasuwać nowy agresor, czyli Armia Czerwona. I dodatkowo mamy ten problem właśnie też często sieroctwa, zagubienia w okresie wojny, czym jest coś bardzo charakterystyczne. I szacuje się, że w okresie tego miesięcznych działań wojennych w Polsce zginęło lub zmarło na skutek ran, czy też no, z innych przyczyn, chociażby braku dostępu do opieki medycznej czy lekarstw, około 200 tysięcy osób. I prawie 10% z nich to były dzieci. I później przychodzi właśnie zima lat 39-40, która jest bardzo mroźna. I w wielu tych zdewastowanych, zniszczonych miastach te dzieci ze swoimi rodzinami muszą jakoś egzystować. I już na ziemiach włączonych do Niemiec przychodzi okres wysiedleń. I właściwie ta polityka jest stała u Niemców, ona jest jakby kontynuowana kilkoma falami. Najintensywniejsze wysiedlenia w kraju Warty mają miejsce do roku 1941 i szacuje się, że do tego okresu Niemcy już wysiedlili z kraju Warty 250 tysięcy Polaków. Tak? I Łódź jest tego dobrym przykładem, bo w tym mieście jest prawie kilkanaście różnego rodzaju obozów wysiedleńczych. Z miasta zostaje usuniętych prawie 60 tysięcy osób. Przez obozy niemieckie w Łodzi przejdą też wysiedleńcy z Wielkopolski i kraju i z Kujaw i będą wysyłani do Generalnego Gubernatorstwa. I dlaczego o tym wspominam? Gdyż dochodzi do takich sytuacji, że rodziny wysiedlone z Poznania, z Łodzi, z Bydgoszczy czy też z Torunia trafiają na przykład pod Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Lubelski, Zamość i na przykład niektóre rodziny z Poznania będą ofiarami też później pacyfikacji Zamojszczyzny w listopadzie 1942 roku. No ale Niemcy już w trakcie tych wysiedleń orientują się, że wysyłanie całych rodzin z ich punktu widzenia jest nieekonomiczne, gdyż wysyła się rodziców z dziećmi, a dobrze byłoby rodziców zostawić właśnie, żeby mogli później pracować wydajnie na rzecz niemieckiej gospodarki. I często te dzieci jadą dalej w miejsca, których nie znają. Niekiedy opiekują się nimi starsze rodzeństwo, a niekiedy dziadkowie lub jakaś ciotka. Tak? I dla osób już w Generalnym Gubernatorstwie jest to olbrzymie obciążenie. Tak? Przede wszystkim masz przyjąć tych wysiedleńców. Musisz zorganizować im izby mieszkalne, wyżywić później tych ludzi. I często w tych relacjach widzimy, że dochodzi też i do konfliktu. Jest olbrzymia pomoc, jest wyciąganie ręki do bliźniego, no ale często też, gdy ta wojna trwa dłużej, no ktoś mówi, ale mam kolejne gęby do wyżywienia. Tak? I dlaczego mam nie moje dzieci żywić?
I to też jest olbrzymi problem, a mówimy tylko o dzieciach polskich. Pamiętajmy, że doświadczenie dzieci żydowskich, obywateli państwa polskiego będzie zupełnie inne. Te dzieci zostaną bardzo szybko odizolowane i znajdą się wraz z dorosłymi w zamkniętych strefach. I ich doświadczenie jest odmienne, aniżeli doświadczenie akurat dzieci polskich, tak? I to samo jeszcze będą różnice między gettem warszawskim, łódzkim, krakowskim. Będziemy mieli rok 42, gdy będą likwidowane getta i większość tych dzieci, czy to w generalnym gubernatorstwie akcja Reinhardt, czy w 42 roku też w kraju Warty likwidowanie pomniejszych gett, praktycznie nie daje szans dzieciom do 14 roku życia na przeżycie, tak, żeby one mogły przeżyć. Tak. W Łodzi takim przykładem likwidacji dzieci żydowskich jest Wielka Szpera. Jest to wrzesień 1942 roku i wówczas z tego getta znikają dzieci do 10 roku życia, ale że rodzice chronią dzieci, ukrywają, to wchodzą niemieckie siły i praktycznie już nie działają dokumenty. Niemcy wybierają dzieci, można by powiedzieć, na oko, tak? A dzieci są niedożywione, są niższe, wychudzone. To ktoś, ty mi wyglądasz na 10-latka, ciebie zabieram, tak? I te dzieci jadą do Chełma nad Nerem. I to widzimy już, jaka jest dynamika, można powiedzieć, no, niszczenia najmłodszych obywateli państwa polskiego. I to jest bardzo też charakterystyczne. No i mamy też problem pacyfikacji, co już zaznaczyłem, jakby chociażby w samej Zamojszczyźnie. To jest prawie 300 wiosek opróżnionych, często spalonych, gdzie dochodzi już do konfrontacji z polskim ruchem oporu, bataliony chłopskie, Armia Krajowa. Niemcy stosują bardzo wyrafinowane metody i bezwzględne. I praktycznie z Zamojszczyzny zostaje usuniętych 110 tysięcy osób, a 30 tysięcy z nich to nieletni do 14 roku życia. Wiemy dziś z danych szacunkowych, że z tych 30 tysięcy nieletnich 10 tysięcy osób nie przeżyje, a 4,5 tysiąca zostanie poddanych germanizacji. I teraz tutaj są to tylko dane szacunkowe, których my nie jesteśmy w stanie do dziś udowodnić i potwierdzić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiemy, że te dzieci przeszły przez Łódź. Łódź była olbrzymim takim laboratorium też germanizacyjnym, ale nigdzie w dokumentach nie mamy potwierdzenia tego. Nie ma jeszcze obozu przy ulicy Przemysłowej, bo funkcjonują od grudnia 1942 roku. Czyli te dzieci tam nie trafiają. A wiemy, że niektóre z nich z Łodzi trafiły do Kalisza, Bruczkowa, Połczyna Zdroju, ale nie ma żadnych danych dotyczących ich bezpośredniej germanizacji. No i mamy jeszcze kolejny problem, jakby wojna w wojnie, tak? Czyli mamy problem rzezi wołyńskiej. Dla nas najważniejsza to jest data, ten 11 lipca 1943 roku, gdzie nacjonaliści ukraińscy uderzają w polskie wsie, tak? Tego dnia rozprawiają się z 90 polskimi wioskami i osadami. Ale cała ta akcja praktycznie skutkuje zniszczeniem prawie 580 osad. A przecież akcje zaczęły się już w lutym 1943 roku, między innymi miejscowość Parośle. No i to jest też potworne doświadczenie, zupełnie inne, bo mamy taką, można by powiedzieć, tragiczną wendetę sąsiedzką, gdzie często zabijają cię ludzie, których znałeś z pracy, ze szkoły, z wojska. Teraz stają się twoimi wrogami, tak? I doświadczenie tych dzieci jest zupełnie inne, bo to są potworne mordy, ale też jest, na przykład są doświadczenia dzieci właśnie z pacyfikacji Zamojszczyzny, chociażby pacyfikacji wiosek w Górach Świętokrzyskich, przykłady Michniowa, gdzie to możemy zauważyć. I te rysunki, które widzimy, to między innymi dotyczą też właśnie tej akcji z 1946 roku, która była przeprowadzona tylko na grupie 5 tysięcy dzieci, a więc bardzo nieduże, i dotyczyła Mazowsza, części wschodniej, północnej i Lubelszczyzny. I to, co te dzieci narysowały, to no, do dziś nas przeraża. Ale same poświadczyły, że 73% z nich, biorących udział w tej ankiecie, to były sieroty i półsieroty. I to jest olbrzymie też obciążenie dla państwa, które musi się zmagać z skutkami wojny i musi później tych obywateli jakby wdrożyć. I tu już nie chodzi wyłącznie o komunizm, tak? o tą otoczkę ideologiczną. Będzie łatwiej oczywiście, ale chodzi o to, że trzeba ich wdrożyć do pracy, do szkolnictwa,
musi rozpocząć się normalne życie ich społeczne, tak? A to często jest niemożliwe. I to są też skutki wojny. Jeszcze do tego wątku będziemy wracać, wątku tego, jaki to miał wpływ na całe społeczeństwo. Zanim przejdziemy do dyskusji na temat represji, z jakimi spotykały się dzieci, znów oddajmy głos tym, którzy ich doświadczyli osobiście. Bardzo poproszę o filmy. Jedna kula mi czapkę, zapomniała mi się takiego, czapeczkę w głowie kula zdjęła. Także mnie ogłoszyło, ale nie drasnęło, bo tylko czapkę mi zdjęło. Druga obok mnie ślisnęła. I widzimy, że jest wydłubana olbrzymia, nieduża dziura w tym murze na dole i że grzebie się małe, dziecko wychodzi z tego, a wieniec z karabinem chodzi wzdłuż tego muru i pilnuje. I wtedy on poszedł w tamtą stronę, to dziecko zaczęło wychodzić. I w pewnym momencie dziecko się zorientowało, że Niemiec się odwrócił i wrócił w drugą stronę i zobaczył to dziecko wychodzące, to nie dał mu na tamtą stronę przejść, tylko wyciągnął go za nóżki i trzepnął o mur. Więc to wracało do mnie bardzo długo. Mama mnie trzymała za twarz i kolana. Bała się, żebym ja nie krzyknęła, bo inaczej to by było, ale ja wszystko widziałam, tylko tyle, że byłoby tak, że po prostu serię wypuścił i nawet by też nie było, więc mama mnie przytrzymała. Ale takich rzeczy to się nie zapomina. Tragiczne są te wspomnienia i rzeczywiście tkwią w pamięci tych osób, często do końca życia. Wysłuchaliśmy zaledwie kilku, jeszcze kilka przed nami, ale wystarczyło, żeby poczuć tą grozę, a przecież to tylko kropla w morzu krzywd, których doznały polskie dzieci. Pani Julio, z tych wszystkich świadectw, które pani zbierała, jak ich bohaterowie wspominali zmiany w ich życiu po 1 września 1939 roku. Mm-hmm. Bo to skończyło się beztroskie dzieciństwo i już bezpowrotnie w zasadzie. Tak, skończyło się beztroskie dzieciństwo bezpowrotnie. Właściwie dla wiele z dzieci tak naprawdę pamięta tylko takie obrazki, coś, co im bardzo utkwiło w umyśle, bo mieli na przykład 5-4 lata, więc co taki człowiek w takim wieku może pamiętać tak naprawdę, ale pewne rzeczy wyryły im się w pamięci. I może powiem o tych takich wspomnieniach początku wojny właśnie pani Władysławy i pani Janiny, których relacje wysłuchaliśmy. Pani Władysława, czyli ta pani z pierwszej relacji, w dniu wybuchu wojny miała 9 lat. Podczas tych wydarzeń, o których opowiada, czyli mordów wołyńskich, parę po prostu lat więcej, ale była młodym dzieckiem. I 1 września i te pierwsze dni września 1939 roku zapamiętała właśnie w takich obrazkach. Pamięta cofające się wojsko polskie, które przechodziło przez wieś, w którą zamieszkiwała. To była taka mała wieś, 8 gospodarstw. I pamięta tych spoconych, głodnych polskich żołnierzy, którzy przechodzili przez tą wieś. Pamięta, że prosili ją, jej rodzinę, innych gospodarzy z tej wsi o właśnie jakieś mleko, coś do jedzenia, bo byli właśnie bardzo wykończeni. I pamięta, że właśnie mieszkańcy tej wsi częstowali i przekazywali wszystko, co mieli tym żołnierzom. Pamięta również to, że część z tych żołnierzy zostawiała broń dla mieszkańców tych wsi, żeby gdzieś tam później je wykorzystać. I również to, że jej ojciec tą broń zakopał gdzieś na terenie swojego gospodarstwa.
Pamięta również pierwszą styczność z Rosjanami i wejście Rosjan w ten sposób, że taki obrazek ojca, który z uchem przy ziemi nasłuchiwał, gdzieś tam, czy słyszy przy ziemi tu pod koni, gdzieś wystrzałów i nasłuchiwał, co się dzieje, czy się coś zbliża do wsi, czy się nie zbliża. I to jej utkwiło w pamięci, ale jednocześnie ona mówi, że tak naprawdę tego swojego ojca to właśnie pamięta z takich obrazków, bo on zginął właśnie podczas mordów wołyńskich. Ona była tego świadkiem, kiedy była właśnie małym dzieckiem. I pamięta z takich obrazków tego ojca nasłuchującego przy ziemi, tego ojca zakupującego broń. Natomiast pani Janina, której relacji jako drugiej wysłuchaliśmy, to jest zupełnie inny teren, zupełnie inne doświadczenie, ponieważ ona pochodziła z warszawskiej rodziny i w dniu wybuchu wojny miała lat 5, czyli to było młodsze dziecko. I ona jeszcze bardziej takimi kliszami, że tak powiem, to zapamiętała. To znaczy ona pamięta albo dowiedziała się w przyszłości swojej, że z rodzicami ewakuowała się z Warszawy, wychodzili z tej Warszawy, szli gdzieś w kierunku Małkini i pamięta, że szła szosą, że był gorący dzień, że świeciło słońce, że to były właśnie takie gorące dni wrześniowe i też pamięta wojsko, Wojsko Polskie, takie właśnie głodne, spocone i pamięta to, że właśnie jej ojciec gdzieś, tu też jest właśnie ta figura ojca, jedna i druga pani pamiętają swojego ojca i pamięta, że ojciec gdzieś tam z rowu temu Wojsku Polskiemu rzucał pomidory, rzucał jabłka, żeby gdzieś oni się posilili. I pamięta też takie właściwie obrazki, jak już dotarła razem z rodzicami do swojej babci w Sulejowie i dziadka. Pamięta takie właśnie bardzo dziecięce obrazy. To jak na przykład wyglądał dworek jej babci i dziadka. Pamięta jak dziadek pozwalał jej się na kucyku przejechać, jak babcia robiła jej żytnie zacierki, że zbierała poziomki w rowie. Pamięta takie właśnie bardzo dziecięce obrazki i tam właśnie mówi, że u babci w Sulejowie dowiedzieli się o upadku Warszawy i to jest właściwie to, co ona pamięta z tych pierwszych dni września i późniejszych miesięcy tak naprawdę. No właśnie, zapewne trudno przytoczyć wszystkie krzywdy dzieci. Tak naprawdę to, co dziecko, to inny los. Można podsumować, że no przede wszystkim zostały ograbione, zostały pozbawione domu, rodziców, najbliższych, pozbawione często tożsamości, którą później czasami musiały latami odbudowywać. Pozbawione zostały możliwości edukacji i szansy na lepszą przyszłość. Panie Arturze, czy możemy się pokusić o wymienienie takiego katalogu krzywd. Pan wspomniał już o tym, że polskie ziemie zamieszkiwane były no głównie przez polskie rodziny, ale były to rodziny również romskie, żydowskie, ukraińskie, niemieckie i wszystkie dzieci z tych rodzin prawdopodobnie spotkał troszeczkę inny los. Gdybyśmy mieli przedstawić właśnie taki katalog krzywd, jak on by wyglądał? Przede wszystkim pamiętajmy, że wojna spowodowała też olbrzymi problem, jeżeli chodzi o urodzenie dzieci. Tak? To też są kolejne straty narodu polskiego, bo ja nieprzypadkowo mówiłem o tych dużej rozrodczości Polaków przed wojną, tak? A więc wojna powoduje, że ta rozrodczość gwałtownie się załamuje. Niemcy wprowadzają też dość rygorystyczne prawo wobec Polaków i Żydów. Jeżeli chodzi o Polaków, to też jest to zwiększenie granicy chociażby małżeństw. Tak? To też nie jest łatwe. Inaczej to wygląda w generalnym gubernatorstwie, inaczej w kraju Warty. Mamy też problem rozdzielenia rodzin, chociażby właśnie poprzez pracę przymusową. I tutaj ta liczba 710 tysięcy dzieci do 14 roku życia, które zostały przymuszone do pracy, dotyczy jakby wszystkich dzieci, które tą pracę wykonywały i w kraju Warty, i w generalnym gubernatorstwie, a niewielka z nich część znalazła się w Niemczech, tak? W tych już w granicach tych Niemiec jeszcze przed wojną, tak? Liczmy to. To jest prawie 2,5 miliona polskich robotników przymusowych. To jest 30% z nich, to stanowią kobiety i dzieci. Reszty to mężczyźni. Czyli rozłączenie rodzin, brak opieki, brak
ciągłości szkolnictwa, co będzie bardzo zauważalne dla dzieci, które ten konflikt przeżyją. Kalectwo emocjonalne, fizyczne, bo mówimy tutaj jeszcze sieroctwo, no liczba 1,5 miliona osób, które są sierotami lub półsierotami, to no, dzisiaj nas przytłacza, bo dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj tak naprawdę nie ma sierot. Bo w większości dzieci, które znajdują się w domach dzieci, w domach opieki, bo dzisiaj nie robimy już takich dużych domów dziecka, można powiedzieć jak koszary, to są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie rodzice się sami dziećmi nie opiekują. Tak? A tutaj mówimy o dzieciach, które w większości są pozbawione opieki dorosłych. No i przede wszystkim te potworne zbrodnie, tak? I wysiedlenia. To jakby się razem ze sobą wiąże, bo z jednej strony mamy problem wysiedleń, z drugiej strony mamy problem właśnie zbrodni, czy to niemieckich, czy też sowieckich, czy też w tym przypadku ukraińskich, tak? Tutaj mówimy o ukraińskich nacjonalistach, ukraińskiej powstańczej armii UPA, ale dodatkowo pamiętajmy, że no doświadczenia tych dzieci są bardzo różne i tutaj ciężko jakby powiedzieć, że możemy powiedzieć, co było najgorsze. Tak? Dla mnie najgorszym takim przykładem, bym powiedział, zbrodni niemieckich to są dzieci w obozach koncentracyjnych. Tak? Dzieci, na których Niemcy wykonują eksperymenty medyczne. Gdy mówimy o chociażby o Auschwitz-Birkenau, gdy mówimy o tych transportach z zagłady, które idą do Chełmna nad Nerem, które idą do właśnie Auschwitz-Birkenau, które idą do Treblinki, tak? Gdzie mamy tam w większości dzieci żydowskie, ale też na przykład wśród tych chociażby bliźniąt, które doczekają nadejścia Armii Czerwonej w Auschwitz-Birkenau, mamy tą olbrzymią grupę właśnie bliźniąt, na których dr Mengele dokonywał eksperymentów, to do nas przemawia. Tak? I to jest bardzo takie charakterystyczne. No i pamiętajmy jeszcze o doświadczeniu dzieci chociażby z Warszawy, tak? Gdy mówimy o gorących dniach Powstania Warszawskiego, gdy mówimy o rzezi Woli, gdy mówimy o mordach na Starym Mieście, na Starówce, na Powiślu, no, tam ciągle też widzimy dzieci. Tak? Te dzieci są ofiarami tego konfliktu. One często uczestniczą w tym konflikcie. To nie jest tak, że dziecko jest na pierwszej linii, bo nikt mądry temu dziecku nie daje broni, tak? Ale te dzieci plączą się przy walczących oddziałach, chcą być potrzebne, donoszą wodę, jedzenie, przenoszą butelki z benzyną, donoszą amunicję, ciągle są. I na przykład dokonywano też badań tych dzieci już po wojnie i stwierdzono, że dzieci, które bezpośrednio, jakby może nie tyle bezpośrednio uczestniczyły w walce, ale były blisko walki, miały mniejszą traumę niż dzieci, które bezczynnie siedziały z rodzicami w tych piwnicach, czekając, czy bomba spadnie, czy ten pocisk krowa uderzy, czy piwnica się zawali, to było chyba najgorsze dla nich. Tak? I to też są zupełnie inne doświadczenia, tak? Bo pamiętajmy, że inne były doświadczenia dzieci i dorosłych, które znalazły się w miastach, a inne, które były na wsi. Tak? Bo przedwojenne polskie społeczeństwo było społeczeństwem wiejskim. 70% naszych obywateli mieszkało na wsi. Dzisiaj jest to 17%. Możemy sobie praktycznie wyobrazić, jak się bardzo zmieniliśmy jako kraj. Tak? I te doświadczenia były inne. Na przykład we wrześniu 1939 roku niektóre zachowania, bym powiedział dzisiaj, rolników no są, wydaje się nam z dzisiejszej perspektywy niewłaściwe. Uciekają z całym inwentarzem, tak jak to robili podczas I wojny światowej i ciągną do dużych miast. A duże miasta stają się celem niemieckich bombardowań. I to jest przerażające. Tak? I to też jest zupełnie inne doświadczenia chociażby tych dzieci, właśnie rodzin wielodzietnych, które ruszają na tą poniewierkę. Tak? No i problem właśnie chociażby osadzania dzieci w więzieniach i obozach, bo pamiętajmy, że Niemcy tutaj bardzo rygorystycznie jakby uznali, że dzieci, młodzież już od 16 roku życia może trafić do obozów koncentracyjnych. Ale problem nieletnich narastał. Pauperyzacja polskiego społeczeństwa pogłębiała się i Niemcy już w 1941 roku zdali sobie sprawę, że więzienia są przepełnione. Więzienie we Wronkach, w Rawiczu, tutaj mówimy o kraju Warty, jest przepełnione i te dzieci trzeba, które mają po 9, 10, 12 lat odizolować od dorosłych. I co z nimi zrobić?
i właśnie wzorowali się na obozie w Moringen, w Dolnej Saksonii, który już funkcjonował dla dzieci niemieckich, a teraz podobny obóz stworzyli w Łodzi właśnie w grudniu 1942 roku i do niego mieli zsyłać początkowo tylko chłopców, a bardzo szybko w tych transportach pierwszych, które przyjeżdżają do obozu przy ulicy Przemysłowej, nazwa jakby od ulicy, widzimy już te dziewczynki. Niemcy bardzo szybko muszą też dla nich wydzielić w obozie strefę i do tego obozu trafiają dzieci. Kilkumiesięczne, kilkuletnie i dzieci do 16 roku życia. Oczywiście te kilkumiesięczne dzieci bardzo szybko są wysyłane do innych jakby miejsc odizolowania. Często Lebensborn się zajmie tymi dziećmi, praktycznie rozpocznie się droga germanizacji tego dziecka. Ale po drugie mamy te dzieci mniejsze, które ciągle czekają na swój los w obozie, są za małe, żeby pracować, ale już można je pozyskać i na przykład trafiają do obozu rasowego przy ulicy Spornej, też w Łodzi, gdzie już rozpoczyna się cały proces badania tego dziecka, żeby wyłowić dziecko właśnie w celu wynarodowienia. No i dzieci starsze, które muszą pracować. Tak? I to się dokonuje. No i cały czas mamy przemoc w tym obozie i to jest rękoma Niemców, rękoma też i polskiej kadry tego obozu, kadry, która nie przyjęła chociażby folglisty. I to jest też taka trauma. I to jest też, jak wygląda jakby świat dziecka zamkniętego za drutami. Bo w latach 60. badano to i uznano, że dziecko do 9 roku życia zamknięte w takim obozie doskonale zapamiętuje, co jadło, zapamiętuje swój barak, nieraz imiona najbliższych współtowarzyszy niedoli, ale nie jest w stanie powiedzieć o tym, jak ten obóz funkcjonował, jak był duży, jaka była kadra, kto był jego dowódcą tego obozu. Ile więźniów przez obóz przeszło, a jednak to po wojnie te dzieci opowiadają. No, a szczególnie te relacje są bardzo rozbudowane w latach 60., 70. I tutaj jakby stykamy się też z takim elementem nawarstwienia się historii. Ci ludzie tą historię jakby przerobili jako dorośli, interesowali się tym, to ich bezpośrednio dotyczyło. We własnym gronie tą historię jakby omówili, pojawiły się pierwsze książki, na których oni się już oparli i no nieraz w tych relacjach to widzimy, że te osoby to samo powtarzają. Tak? I to też historyk musi mieć tego świadomość, że dziecko 9-12-letnie nie jest w stanie zapamiętać tylu szczegółów, ale pamiętajmy, jest w stanie zapamiętać rzeczy bardzo traumatyczne. Śmierć kolegi, próbował na przykład uciec z obozu przy ulicy Przemysłowej chłopiec, został zastrzelony przez niemieckiego strażnika, zawisł na drutach ogrodzenia. Tak? Został zdjęty i potem kolega wspomina, że przesłuchiwano mnie 12-latka, bo on uciekł w mojej marynarce. I mówili, że ja mu pomagałem, a więc ja też jestem winien. Nie jego śmierć, ale tego, że ten chłopiec myślał o ucieczce. I on to doskonale zapamiętał, tak? Ale mówię, to są tylko takie, bym powiedział, drobne epizody, które do nas przemawiają jako dorosłych. Tak? I musimy mieć tego świadomość, że niekiedy już te dorosłe dzieci bardzo to rozbudowują. Tak? I nie zawsze to, co opowiadają, musi być prawdą, ale te relacje są bardzo ważne. Bez tych relacji nie mogło być na przykład procesu zbrodniarzy wojennych, między innymi Eugenii Pol, Wachmanki z obozu przy ulicy Przemysłowej, bo by nie było na czym się w ogóle oprzeć. Tak? Mamy ich relacje. I teraz to właśnie dla historyków, dla prokuratury jest istotne, żeby ten materiał ważyć, tak? Żeby wyłuskać najważniejsze informacje. No i też praca psychologów, bo psycholog często będzie mógł z taką osobą jeszcze raz przerobić ten temat, porozmawiać i później na przykład na sali sądowej ta osoba mówi tak: to nie było moje doświadczenie. Ja nie byłem świadkiem, że Eugenia Pol biła na przykład Urszulę Kaczmarek, dziewczynkę 14-letnią, która zmarła w tym obozie na oczach innych dzieci. Ale ja to opowiadam, bo mi to opowiadała koleżanka, ona już nie żyje. Nie doczekała procesu lat 1972-75, ale ja sprzedaję jej historię. I to tak często wygląda, tak? Dlatego musimy mieć świadomość, kogo nieraz to są historie. Do tego katalogu krzywd jeszcze można dodać sytuację dzieci na przykład w Gdańsku. Tam była zupełnie inna sytuacja. Rozmawiałam z panem, który
był zmuszony uczęszczać do szkoły hitlerowskiej, hajlować, mówić wyłącznie po niemiecku, gdzie dzieci były przemieszane, dzieci niemieckie z polskimi i tylko właściwie po traktowaniu przez kadrę było wiadomo, jakiej narodowości jest dane dziecko, bo te polskie były rzeczywiście no dość drastycznie traktowane. No, pamiętajmy, że wolne miasto Gdańsk nie było częścią przedwojennej Polski, tak? Chociaż problem polskich dzieci, dzieci na tych terenach jest zauważalny, tak samo jak dotyczy to chociażby Opolszczyzny, która nie była w granicach przedwojennej Polski, a dzieci polskiego pochodzenia znajdą się w obozie przemysłowej jako, bym powiedział, więźniowie funkcyjni, bo to będą starsi chłopcy, tak? Ale na przykład to właśnie Hitlerjugend, to co pani wspomniała, bardzo doskonale nam to wybrzmiewa w kwestii obozu w Wejherowie. I tam właśnie są ci starsi chłopcy, którzy są przysposobiani właśnie do armii, tak? To jest ich celem. I na przykład nieraz w relacjach trzeciej armii amerykańskiej generała Pattona, który ta armia pędzi przez południowe Niemcy, wbija się nawet w tereny czechosłowackie. Oni mówią, że często spotykali się w tej końcowej fazie walk, kwiecień, maj, właśnie z żołnierzami, czy to młodocianymi Niemcami z Hitlerjugend. Tak? I na przykład, kiedy zaczęto do nich mówić po polsku, oni nagle sobie zdawali sprawę, że pędzeni przeciwko nimi są chłopcy z Hitlerjugend, którzy są Polakami. Tak? I wtedy niektórzy Amerykanie, znając tą mowę, mówili, to nie są Niemcy, nie strzelajmy do nich. Tak? Ale często to bym powiedział, ta sytuacja niekiedy się kończyła, gdy Amerykanie widzieli, że na ich oczach ginie jakaś załoga Shermana. Tak? Płonie, bo ktoś go po prostu zniszczył pociskiem przeciwpancernym. Tak? I to też musimy mieć na uwadze. Tak? Mamy na uwadze jeszcze germanizację dzieci chociażby z Wisły, gdzie rodzice nie podpisują folglisty, są świadkami Jehowy i trafiają ich dzieci do obozu przy ulicy Przemysłowej. I to też jest kolejna trauma. I ta liczba 200 tysięcy dzieci germanizowanych, którą często przytaczamy za doktorem Romanem Hrabarem, no, prawnikiem osoby, która po wojnie przez wiele lat odnajdywała dzieci polskie skradzione przez Niemców, to proszę Państwa, Niemcy dzisiaj przytaczają liczbę 50 tysięcy dzieci, które zgermanizowali polskich i uważają, że tym dzieciom nie należy się odszkodowanie. Niedawno niemiecki obywatel polskiego pochodzenia, który znalazł swoje dokumenty, że był germanizowany, przegrał proces w 2017 roku o odszkodowanie. To chodzi tylko o 2000 euro. Dokładnie 2,5 tysiąca euro, tak? Bo dlaczego sąd niemiecki odrzucił najwyższej instancji wszystkie jego wnioski? Ponieważ w 1948 roku organizacji Lebensborn nie uznano za organizację zbrodniczą. A Niemcy opierają się tylko na danych Lebensborn. 50 tysięcy nazwisk polskich dzieci figuruje w tych danych. Nie ma mowy o innych instytucjach, nie ma mowy o niemieckich małżeństwach, które niekiedy przychodziły do takich obozów rasowych, można powiedzieć, dzieci brały sobie jak na targu niewolników, bo ten chłopiec, ta dziewczynka mi się podoba. Tak? Tych dzieci w statystykach nie ma. No i mało tego, sąd uznał, że to nie było zbrodni, to nie było, wynarodowienie nie było zbrodnią, ponieważ dzięki temu, że to dziecko znalazło się jakby w rękach niemieckiej rodziny, miało możliwość przeżyć i żyć w lepszych warunkach. No i to jest problem, tak? Bo przecież z drugiej strony w Norymberdze w 1948 roku uznano, że wynarodowienie jest zbrodnią przeciwko ludzkości. A jak jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, to nie podlega przedawnieniu, tak? Czyli w tym momencie widzimy pewną jakby no, sprzeczność intencji zarówno państwa niemieckiego, jak i też państwa polskiego, tak? Bo to, co na przykład dzisiaj się dzieje chociażby z dziećmi ukraińskimi, tak? Jeżeli Rosjanie ich wywożą, żeby w tym momencie to dziecko nie zginęło w trakcie działań wojennych, to jeszcze nie jest zbrodnia, bo chronią je przed śmiercią. Bo mają taki obowiązek. Każde państwo, które walczy, musi zabezpieczyć cywilów, tak? Nie może ich mordować, bo popełnia inaczej zbrodnię wojenną. Ale jeżeli oddają te dzieci rosyjskim rodzinom na wychowanie, no już zaczyna być problem poważny, bo to już jest zbrodnia, to jest wynarodowienie. Tak? I dzisiaj się też z tym borykamy i musimy mieć świadomość, że coraz bardziej ta historia II wojny światowej będzie odchodzić w zapomnienie, tak? Bo ci ostatni świadkowie tego konfliktu będą odchodzić
i będą zabierać te tajemnice do grobu. Tak? Ci nieliczni Niemcy czy Austriacy, którzy kiedyś byli Polakami, niektórzy z nich dokopali się swoich korzeni. Tak? Ale dochodzi do na przykład rodzina Sowów, tak? Pod Częstochową, gdzie na oczach dzieci zamordowano rodziców, którzy ukrywali rodzinę żydowską i partyzanta. W tym przypadku dzieci nie zostały zabite, ale zostały poddane wynarodowieniu. Po wojnie dwójka braci wróciła do Polski i czuła się Polakami. Ich młodsza siostra została w Niemczech. Przyjeżdżała do braci, ale nic nie chciała słyszeć złego o Niemcach, bo uważała, że dla niej jest to temat zamknięty. Ona jest Niemką. I to widzimy, no jedna rodzina. Tak? I to są rzeczy, które no bardzo na dzisiaj bolą i pokazują, jak łatwo jest zranić i zmienić psychikę dziecka. Nawiązał pan do sytuacji na Ukrainie. Przez 70 lat żyliśmy w takim poczuciu, że wojna to jest historia. Tutaj nagle zaczęła się powtarzać za naszą wschodnią granicą. Proszę siostry, jak siostra wspomina te pierwsze chwile inwazji rosyjskiej na Ukrainę, zwłaszcza w kontekście dzieci, z którymi siostra pracuje, jak one to odbierały? Ja właśnie chcę zaznaczyć na początek, że mówiąc o sytuacji wojny w Ukrainie, będę mówiła tylko o tym naszym małym żółkiewskim świecie. Żółkiew jest blisko granicy z Polską i ja nie będę tu mówić o dzieciach ani ze wschodu, ewentualnie tych, które są przesiedlone i są w jakiś sposób pod naszą opieką, ani o tym, co było w Buczy i w Irpiniu, ani o dzieciach, które emigrowały do Polski, albo o dzieciach wywożonych na teren Federacji Rosyjskiej, tylko o tym, co u nas. I bardzo będę się posługiwała wypowiedziami samych nastolatków. Kiedyś przygotowywałam już w czasie wojny taką wypowiedź o wolontariacie w naszej szkole. I to są właśnie nasi uczniowie albo absolwenci i prosiłam ich również o taką wypowiedź właśnie jak oni, nie tyle ja i moje siostry, tylko jak oni wspominają to, co było rok temu i co się przez rok zmieniło. I piszą tak, to się powtarza u wszystkich, że to była panika, strach, niezrozumienie sytuacji, przerażenie. Utrata pewności. Jedna z dziewcząt pisze tak. Nikt nie mógł wyjaśnić, co się dzieje i co będzie dalej, bo dorośli też nie wiedzieli. I nagle właśnie ci młodzi ludzie stracili jakiekolwiek oparcie. Siedzieliśmy wszyscy w kuchni, gdy był alarm, było cicho, albo rozmawialiśmy o tym, co będzie dalej. I to było straszne. To są ich wypowiedzi. Pojawił się strach o członków rodziny, które mieszkały w innych terenach Ukrainy. Zresztą nie było wiadomo, z której strony będzie atak, czy od strony Białorusi również, więc strach o innych członków rodzin, strach o tych, którzy są powołani do wojska. Wspominają wszyscy o schodzeniu do piwnic, schodzeniu na niższe piętra. U nas tam w Ukrainie były wcześniej też podawane takie komunikaty, że trzeba przygotować sobie takie walizki na wypadek ucieczki, na wypadek wojny. I o ile my siostry no tak podeszłyśmy do tego, no będzie co będzie, to jednak część tych moich nastolatków mówi tak, my to mieliśmy. I 12-letnia dziewczynka mówi tak, mama miała brać brata, ubierać go i brać do piwnicy, a ja miałam brać komputer i te walizki. I mówi po jakimś czasie, bo ona przychodziła nam, pomagała z nami, robiła kanapki, gdy jeździłyśmy na granicę i mówi tak, wie siostra, wcześniej to było ponad 3 minuty, a teraz w 30 sekund schodzimy. Więc w ogóle ten stres, tak? I każdy wie, jaki ma obowiązek i ta 11-latka, która tak mówi. Strach o najbliższych. Dziewczynka mówi, bardzo się bałam, gdy tato jest policjantem, szedł na nocne patrole. Strach o rodzinę. Chłopak 16-letni mówi, bałem się wyjść na ulicę, przez kilka dni nie wychodziłem z domu, ponieważ w miejscowościach byli dywersanci. Wśród naszych wolontariuszy jest też dziewczynka, 14-latka ze Zwaniwki, to są okolice Bachmutu i ona pisze mi,
że oni miesiąc się wahali, czy się ewakuować. Więc to napięcie, jechać czy nie jechać, są w Donieckiej Oblasti i teraz wyjeżdżamy czy nie, bo musimy zostawić wszystko. My, pomagając ludziom w pierwszych dniach wojny, my do 13 chyba marca jeździłyśmy na granicę, na przejście Hrebenne, Rawa Ruska, widziałyśmy, że to były pożegnania rodzin. Mężczyźni nie przejeżdżali przez granicę. Dzieci przytulane przez tych ojców. W ogóle ta chwila, kiedy oni już muszą iść dalej. W ogóle te tysiące ludzi, te dzieci głodne, zmarznięte. Na przejściu w Dołhobyczowie był przypadek, że dziecko zmarło z wychłodzenia. Więc to było, wozimy im koce, niech ktoś coś da, niech może z jakimś wrzątkiem jedziemy. My próbowaliśmy też mobilizować ludzi i też mamy takie doświadczenie. Były prośby rodziców, żebyśmy my pomogły w ewakuacji dzieci do Polski. I teraz te dzieci musiały szybko wziąć na siebie odpowiedzialność. Dzieci, bo to nastolatkowie. Mogłyśmy dowieźć grupę do samego przejścia granicznego. Siostra już musiała wtedy wracać na Ukrainę i my tłumaczyłyśmy nastolatkom, wy potem musicie już sobie poradzić same z całą grupą. Znacie Polski, pójdziecie przez granicę, pamiętacie, tam z prawej strony jest zejście do Biedronki w Hrebennym. Tam będą na was czekać na parkingu, podniesiecie kartkę, będziecie mieć w ręku flagę, musicie się znaleźć. I one szły w tych tysiącach. I te nastolatki sobie radziły. Albo dziewczyna, której tato zgłosił się do obrony terytorialnej i ona pisze do nas, siostry, tato poszedł na wojnę. Ja wyjeżdżam z mamą do Polski. Ja was proszę o krótkofalówki dla taty. Więc to jest ten początek, kiedy my dorośli nie wiemy, co się będzie działo, a te dzieci patrzą na nas i szukają kogoś, kto będzie dla nich oparciem. Jak to widzą po roku? Bliscy są na wojnie. Część osób jest w służbie wojskowej, część w służbach medycznych. Jest często ktoś zabity z rodziny. To są pogrzeby w miastach, które są takimi manifestacjami. To są ludzie zaginieni bez wieści. Dziecko, które mówi, 9-latek, ale żeby mój chrzestny wrócił, żeby mój chrzestny wrócił, to jest lęk. Dalej jest strach i niepewność, ale już wszyscy ci moi nastolatkowie mówią, że to jest o wiele mniejsze. Lęk w czasie alarmów powietrznych, na przykład niektóre matki wyjeżdżały z małymi dziećmi, z kilkuletnimi, bo te dzieci nie wytrzymywały tych syren. Alarm się zaczyna kilkuminutową taką, no takim specyficznym sygnałem i komunikatem głosowym. Ja dopiero wczoraj, gdy nagrywałam ten alarm, on chyba około 4 minut trwa. I potem trwa ileś czasu i znowuż jest cisza wtedy, jest sygnał na początek i na koniec alarmu. I jeszcze wcześniej było tak, że biły dzwony kościelne. Ja tych dzwonów, ja chyba będę nienawidzić tych dzwonów do końca życia, tak jak szumu generatorów. I w tych dzieciach lęk, jest alarm, jest lęk, bo nie wiadomo, może w nas nie strzelą, tak? Na nas nie spadnie rakieta, ale gdzieś ją zestrzelą i coś spadnie z tej rakiety. I właśnie niepewność, tak? Dla tych, którzy my właśnie pod opieką, jeżeli chodzi o te rodziny przychodzące do naszego klasztoru po pomoc, kiedyś policzyłyśmy, że to jest ponad 200 dzieci. My tych dzieci, często nastolatków, nie widzimy, bo są na zajęciach online w swoich szkołach, ale przychodzą często rodzice z małymi dziećmi i widzimy też ich zachowania, tych dzieciaków małych. To nie są osoby, z którymi my możemy teraz porozmawiać, choć zdarza się, wczoraj mi chłopiec mówi, ja nie chcę z tobą rozmawiać, to nie on mnie sobie wybrał do rozmowy, tylko ja jego, ja mu chcę dać słodycze, dlaczego ty mi je chcesz dać, bo daję wszystkim, ale ja od ciebie nie chcę. Więc są takie maluchy, które rozmawiają, ale często jest też tak, że oni wiedzą, że już nie mają do czego wrócić te dzieci. Że nie ma domu,
albo że ten dom jest zniszczony. One ciągle żyją w takiej medialnej informacji, gigantycznej. To, co w czasie II wojny światowej one coś widziały, to one teraz coś widzą, słyszą i tkwią jakby w takiej w ogóle bańce, bo te informacje są ciągle. One to widzą, one to przeżywają i jest duża też świadomość w naszej Żółkwi i w ogóle w zachodniej Ukrainie, że dzieci i młodzież mówią tak, żołnierze stoją na wschodzie, abyśmy my mogli żyć. Oni oddają życie, żebyśmy my żyli. Boją się o żołnierzy, bo oni za nas umierają. To są dokładnie słowa z tych ich wypowiedzi. Dzieci przesiedlone często też bywają odrzucone w naszym środowisku. Dzieci ukraińskie odrzucają ukraińskie dzieci ze względu na język. To jest problem języka rosyjskiego. To dziecko nie rozumie, dlaczego ono ma nagle mówić inaczej. Nawet jak zdobędzie słownictwo, jednak jest wyczuwalne, że to nie jest ukraiński, taki z naszego rejonu. I staje się też świadkiem często tego, że mama broni. My też jesteśmy Ukraińcami i mamy prawo tu być. Przyjechaliśmy do was. My jesteśmy nowi, ale nie jesteśmy inni niż wy. Ale jednak to dziecko widzi, czuje, rozumie jakiś atak na siebie. Więc jest to też taki problem, który u nas istnieje. Czyli wiele z tych sytuacji, również właśnie szkoła. No szkoły, gdy zaczęła się wojna, szkoły stanęły, wszystko stanęło. My nie wiedzieliśmy, czy będą sklep pracował, apteka, przychodnia, no cokolwiek. To my dorośli sobie tego nie umieliśmy wytłumaczyć. Szkoła stanęła, taki zastój, tak? No czymś te dzieci trzeba zająć. Potem było nauczanie online. Z 1 września rozpoczęła się praca w szkołach. Dzieci są nauczone, że w czasie alarmu powietrznego schodzi się do schronów. Schrony są różne, prostsze i takie bezpieczniejsze, zatwierdzone przez władze. My z tymi dziećmi idziemy do tych schronów. My pracujemy jako szkoła sobotnia, więc zajęcia mamy w sobotę, czyli w szkole jest nas równocześnie powiedzmy około 120 osób. Tak sobie rozplanowałyśmy zajęcia, że nawet w czasie alarmu każda schodzi w inną część szkoły. I tam te lekcje prowadzimy, ale jak do schronów schodzi cała szkoła, tam nie ma lekcji. To jest zajęcie się dziećmi. Możemy coś pośpiewać, ale to nie jest opracowywanie materiału. Albo gdy bywało tak, że nie ma prądu przez 11-13 godzin z rzędu, to nauka online jest fikcją. Albo rodzice proszą, siostry, dajcie wcześniej zadanie, bo nie ma internetu albo nie ma prądu. To są rzeczy, których my sami w ogóle doświadczałyśmy, my jako dorosłe, że no po prostu nie sposób czegoś załatwić, prostej sprawy. Nie ma prądu, nie ma prądu. Na dzieci też, tak jak te alarmy i sygnały, no zaciemnienie, tak? Trzeba siedzieć w ciemności. Albo może być tylko nikłe światło. Godzina policyjna, którą ciągle mamy. Także coś się niweluje, one same mówią, myśmy się trochę przyzwyczaili, myśmy nauczyliśmy się w tym żyć, ale tak to wyglądało rok temu i teraz. No i niewątpliwie życie w takim napięciu, w takiej niepewności, do czego dochodzą jeszcze przecież często warunki, no takie gorsze warunki sanitarne, zdrowotne i tak dalej. To później powoduje, że jedną z konsekwencji wojny jest trauma. Po II wojnie światowej traumami się nie zajmowano za bardzo, ponieważ wszyscy skupieni byli na odbudowywaniu narodu, rodzin, na szkolnictwie. Ja sama, jak rozmawiałam z bohaterami moich książek poświęconych dzieciństwu pod dwiema okupacjami, oni często mówili, nie rozmawialiśmy. Ja nawet, nie wiem, no żałuję teraz, że nie zapytałam mamy czy taty, ale nie było kiedy, bo żyło się dniem takim codziennym i dość trosk on przysparzał, żeby jeszcze wspominać stare. A po drugie, czasami brakowało na to sił po prostu. Rodzice mówili, nie rozmawiajmy o tym już, nie wracajmy do tego. Za chwilkę zobaczymy dwa fragmenty, w których
przewija się ten element traumy, który pokazuje, że ona się nie skończyła wraz z wojną, że w tych dzieciach jednak cały czas ta wojna tkwi, nawet jeżeli mają 70-80 lat. Poprosimy. Żydowski dom dziecka. Ja jeszcze nie rozumiem, co to jest żydowski czy nie żydowski. W tym domu dziecka były dzieci tak. Może pierwsza klasa, młodsze, nie pamiętam, ale byli też starsi już studenci prawie. I w tym domu dziecka bardzo dużo dzieci siusia w łóżku. Dużo dzieci krzyczy po nocach. Bardzo dużo dzieci budzi się i płacze. Część chce do swoich przybranych rodziców polskich. Dzieci uciekają. Wracają te starsze dzieci. Niektórzy uciekają, bo Żydzi ich złapali i przynieśli do tego domu dziecka. Oni chcą tych przybranych rodziców. To było wszystko splądrowane, że później ciekawa, bo nie miała, kto się ubrać. Bo było bardzo dużo tłury takiej odzieży i pościeli zwierzą. Okradli. No a tych wujków, no to rano znaleziono pod różą zastrzelonych. Ten obraz tych trzech trupów na podłodze, a potem te trzy plamy na podłodze, które się nie dały zmyć, to ja to do końca życia będę miała w pamięci. Pani Julio, rozmawiała Pani z Panią Leą. Ona tutaj wspominała o tym żydowskim domu dziecka. Wydawałoby się, że w takim miejscu dzieci nie marzą o niczym innym niż powrót do domu, do taty, do mamy. Tymczasem spotkanie Lei z tatą wyglądało zupełnie inaczej, niesielankowo, nie było udane. Proszę powiedzieć właśnie, jak wyglądało i jak później wyglądało układanie sobie życia w nowej rzeczywistości, tej powojennej już nawet w innym kraju i w ogóle z jakimi traumami pani bohaterowie się zmagali przez lata. Myślę, żeby właściwie opowiedzieć to spotkanie pani Lei z ojcem, trzeba szerzej nakreślić kontekst, w jakim ona w ogóle się znalazła w tym domu dziecka, jakie były jej wcześniejsze losy. Ponieważ ona na początku II wojny była rocznym dzieckiem. Ona się urodziła w 1938 roku. Później właśnie z rodziną trafiła do getta. I z tego getta jej rodzice zdołali jakoś ją ewakuować. I po tej ewakuacji pani Lea, jako właśnie takie w 1942 roku, jako takie małe dziecko, kilkuletnie, właściwie dziecko, które nie ma aż takiej świadomości, ona też mówi, że tego pobytu w tym getcie w ogóle nie pamięta. Ona pamięta dopiero dalsze jej losy. I ona z tego getta trafiła do sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które prowadziły takie domy dzieci, dla dzieci. I tam właśnie pod właśnie takim przewodnictwem matki Matyldy Getter ukrywały dzieci żydowskie, w tym właśnie między innymi panią Le. I ona, trafiając tam, nie miała świadomości w pewien sposób, że jest Żydówką, bo siostry bardzo dbały o to, żeby te dzieci nie wyglądały jak żydowskie dzieci dla ich bezpieczeństwa, żeby nie wydały gdzieś tam, wiadomo, dziecko zawsze może coś powiedzieć, więc siostry dbały, żeby te dzieci o tym właśnie nic nie mówiły. Więc ona po tym, jak właśnie wojna się skończyła, już wyszła od sióstr, trafiła do tego żydowskiego domu dziecka w Zatrzebiu. Ona miała wtedy mniej więcej 7 lat. Ona właśnie tak jak tutaj mówi, nie wie, co to jest żydowskie, co nie żydowskie. I też ona w swojej relacji, polecam Państwu bardzo zapoznać się z tą relacją na naszej stronie internetowej, bo to jest naprawdę taka przejmująca relacja. I ona mówi takie słowa, że ona od tych sióstr wyszła antysemitką, ale nie dlatego, że siostry tak ją nastawiały, bo ona mówi, że siostry ani nigdy nie powiedziały żadnego słowa przeciw Żydom, tylko dla niej to doświadczenie tego takiego życia w ukryciu sprawiło to, że dla niej ta figura Żyda była kimś, kogo Niemiec zabija. I ona bała się tych Żydów. Nawet wspomina, że już po wojnie gdzieś jak ktoś, jakiś Żyd chciał jej dać cukierka, to ona nie chciała brać, bo ona myślała, że to jest trucizna.
I właśnie w tym zatrzebiu, kiedy przyszedł po nią ojciec, kiedy ona miała 7 lat i kiedy ojciec chciał ją odebrać, to ona wspomina to w ten sposób, że przyszło 3 osoby, 2 eleganckich panów i 1 pan bardzo wychudzony, bardzo zmarnowany, z zarysowaną czaszką, o kulach. I ona od razu, myśląc, że właśnie powiedziano jej, że przyszedł jej ojciec, pobiegła do tych eleganckich panów, bo myślała, że to jest któryś z nich. Jednak okazało się, że to jest ten pan właśnie ten o kulach wychudzony, bo jej ojciec był w Oświęcimiu i właśnie był doświadczony przez obóz. I ona uciekła od niego z krzykiem. Jak tylko się dowiedziała, że to jest on, ona uciekła. Nie chciała w ogóle się z nim spotykać, nie chciała go w ogóle go dotykać. No i on gdzieś tam za nią wołał, ale ona uciekła. I w konsekwencji wtedy, w tamtym momencie, ten ojciec nie zabrał jej z tego domu dziecka. Dopiero jakiś czas później właśnie zabrał panią Leę ze sobą i wyjechali do Izraela. I tam w Izraelu pani Lea doświadczyła innych problemów, które właśnie spowodowało to jej doświadczenie wojenne, ponieważ ojciec zapisał ją do szkoły. W szkole ona rodziła sobie na początku bardzo źle, ponieważ no, nie znała języka. Musiała to wszystko nadrabiać. Natomiast dzieci mówiły, że to jest ta dziewczynka stamtąd, że ona przyjechała stamtąd. I ona doświadcza tego, jako, że była w jakiś sposób naznaczona, w jakiś sposób odrzucana przez te dzieci właśnie ze szkoły, ponieważ była stamtąd, że przyjechała z Polski i tak, była obca, dokładnie tak. No i nauka była dla niej ciężka, w końcu jakby wyszło jej to już w przyszłości na dobre i skończyła szkołę i później gdzieś tam nawet działała naukowo, ale też wykształciło w niej takie poczucie, że jest dzieckiem bez tożsamości, że ona ani nie pasuje tutaj, ani nie pasuje tam, nigdzie się nie może dopasować i też zajęła się taką działalnością poszukiwania tożsamości właśnie takich dzieci jak ona. Ona właśnie taką prowadzi działalność historyczną i poszukuje tożsamości takich dzieci jak ona. Osoby się do niej zgłaszają i ona właśnie im pomaga, przegląda dokumenty archiwalne, próbuje znaleźć tożsamość tych dzieci. Sama pani Lea jest w stałym kontakcie właściwie z tymi siostrami, które ją uratowały. Odwiedzała ich w Polsce, nawet przez wiele lat, póki nie przyjechała do Polski, wysyłała im pomarańcze i siostry nie wiedziały nawet od kogo to, bo kiedy była u nich, nazywała się zupełnie inaczej, miała polskie imię, nazwisko, więc dostawały pomarańcze, nie wiedziały od kogo, ale ona tak im się odwdzięczała, no i też ich odwiedza regularnie. Teraz nie wiem, czy teraz jest w takim stanie zdrowia, że może je odwiedzać, ale tak wyglądało życie pani Lei. Natomiast co do takich traum, które doświadczały dzieci podczas wojny, to wśród takich rozmów, które prowadzę i prowadzą moi koledzy właśnie przy tym projekcie opowiedziane, na pewno jest taki, że ta trauma krystalizuje się w jakimś przedmiocie, w jakimś dźwięku, na przykład, tak jak siostra mówi o tym alarmie, że to właśnie może też być taka trauma. Przypomina mi się taka historia pana, który opowiadał o tym, że on czuje strach przed psami. Psami, ponieważ ten pan był w 2 obozach, był w Auschwitz i w Mauthausen. I te niemieckie psy taki lęk zaczęły w nim budzić i ten pan mi mówi, że jeżeli ja i on będziemy razem szli ulicą i naprzeciwka do nas będzie szedł ktoś z psem po prostu, to ten pies na mnie nie zaszczeka, ale na niego będzie szczekał, bo on tak się boi i ten pies tak wyczuwa jego strach. To jest taka historia. Też jest też historia taka obozowa od właściwie tego samego pana tak naprawdę. To znaczy on mówi, że przez pobyt w obozie wykształcił coś, co on nazywa kultem chleba. To znaczy on nie może ścierpieć tego, jak na przykład marnuje się chleb. On nigdy nie wyrzuci chleba. On zawsze zbiera każdy okruszek tego chleba i on to właśnie nazywa takim kultem chleba, bo to mu zostało po obozie. I właśnie też bardzo tak go dotyka to na przykład, gdy widzi gdzieś na śmietniku chleb. To nie jest pan, który jest na przykład biedny. On całkiem na dobrym poziomie żyje, ale
to, jak marnuje się chleb, to jest dla niego w jakiś sposób nie do przejścia. Też są takie historie, gdzie świadkowie opowiadają, że pewne rzeczy, które przeżyli jako dzieci, wracają do nich w snach. Ta pani, którą tu widzieliśmy, pani Janina, ona właśnie mówiła, że ten moment, gdzie ten Niemiec zabił to dziecko, tu nie wiem, czy w wideo było powiedziane, ale to dziecko wychodziło z murów getta warszawskiego i dlatego ten Niemiec je zabił, to mówi, że to bardzo, bardzo długo powracało do niej w snach. Teraz jest na takim momencie, że to już do niej nie powraca, ale bardzo długo do niej powracało. Też przypomina mi się sen jednego pana, który opowiadał, że u niego to ten strach i ta trauma tak się krystalizuje w tym śnie, który do niego nawraca i to jest sen, kiedy on widzi, że jedzie na niego pług i on nie może uciec, nie widzi żadnej ucieczki, nie może w tym śnie uciec przed tym pługiem i to jest taki sen, który do niego nawraca i właśnie on to wiąże z doświadczeniem swoim wojennym. Tak też myślę i dochodzę do wniosku, przeprowadzając te różne rozmowy, że samo to zdarzenie takiej rozmowy, tutaj w tym wypadku z historykami, jest dla tych osób takim doświadczeniem autoterapeutycznym. Nie powiem, że terapeutycznym, bo my nie jesteśmy w stanie im udzielić takiej pomocy psychologicznej, ale to, że oni po prostu siądą i wyleją z siebie ten właśnie tą swoją historię, że poczują się wysłuchani. Tak? Tak, tak. Jadłka świętego Jana Pawła II potwierdza ten przypadek tej pani. Ona przeszła jako królik doświadczalny Ravensbrück i nie mogła, bała się snów. Zresztą jej książka i boję się snów nie mogła rozcinić, bo przywodziły cały czas te obrazy z Ravensbrück po swoim. Psychiatra przez jej nauczycielkę powiedział jej, żeby ona opowiedziała o tym wszystkim. No nie mogła o tym mówić ze względu na taką emocjonalne podejście, ale po jakimś, oburzyła się oczywiście na taki pomysł, ale po jakimś czasie te przeżycia przełożyła na pamiętnik, swojego rodzaju pamiętnik, wspomnienia właśnie, nie pamiętnik. I to jej pomogło, zaczęła śnić, normalnie śnić, czyli spać, a chodziła tu przytomna, także rzeczywiście to może być dla Państwa taka doskonała wskazówka od psychiatry, bo to psychiatra, ona zresztą skończyła medycynę jako psychiatra. Tak, tak. Doskonały przyczynek do tego, żeby tym osobom, dzieciom pomóc pozbyć się tego bagażu, ciężaru, wyjaśnić, albo żeby najlepiej opowiedziały, a jeśli nie bezpośrednio, to żeby czy rysowały, czy pisały, żeby wyrzucić. Tak, żeby znaleźć jakieś ujście tego, prawda? Tak, tak, to potwierdzam. Wanda Pułtawska, psychiatra, doskonały przykład Państwa metody. A jeszcze tak Pani mówiąc o Wandzie Pułtawskiej, przypomniała mi taką sytuację, ponieważ byłam też na takim nagraniu u pani, której matka trafiła do Ravensbrück, ojca rozstrzelali Niemcy w odwecie i ta pani, raz chyba pani miała, już nie pamiętam teraz dokładnie, około 7 lat, została z 9-letnią siostrą i 13-letnim bratem na wsi sami na gospodarstwie. I oni, dopóki ta matka nie wróciła właśnie z obozu, oni radzili sobie sami. I ta pani właśnie wspominała o tej książce, którą pani przytoczyła, że ona kupiła tą książkę, żeby trochę dowiedzieć się właśnie o tym, co mama przeszła i mówi, że ona nie może tego czytać, że to jest tak straszliwe, że ona nie może tego czytać. A jak też jestem przy tej pani, to ona właśnie też ma takie naprawdę straszne doświadczenia tego momentu, kiedy ona jako dziecko musiała sama sobie radzić na tym gospodarstwie. Ona z tą siostrą i z tym bratem cierpieli taki głód podczas tak, już nie pamiętam, jak długo oni byli sami, wydaje mi się, że około 1,5 roku. Coś tam sąsiedzi do nich zaglądali, coś tam sąsiadka przyniosła, ale to były dzieci same. A najstraszniejsze jest to, że jak matka wróciła z obozu, to wróciła właściwie jako osoba niepełnosprawna. Tak, więc nic się tym dzieciom nie polepszyło, jakby życie. Jeszcze musiały się opiekować matką, która jakiś czas dochodziła do siebie. I trochę
było w tej pani taki, słuchaj, żal, że nikt się nią nie zajął i nawet ta matka, kiedy wróciła, nie mogła się nią zająć. Tak, tak, czekali mamę bardzo. I też ta pani wspomina, że ona właśnie jako to małe dziecko chodziła do sąsiada i sąsiad dał jej taką pracę, że miał tam piwniczkę z ziemniakami. Ona musiała siedzieć całymi dniami i obrywać tych ziemniaków, te korzonki, które wyrastają, i to była jej praca. I chodziła też do lasu po drewno, gałązki zbierać z tą siostrą. I też mówiła o swoim bracie, który był trochę starszy, miał 13 lat, że to, co on wtedy przeżył, odbiło się na nim w późniejszym życiu, ponieważ on jako dorosły człowiek zapracowywał się. I według niej zapracowywał się wręcz na śmierć, ponieważ on jakoś tam dość wcześnie umarł w wieku, powiedzmy, jakoś z tego, co pamiętam, 50 paru lat umarł, bo właśnie tak bardzo gdzieś tam na gospodarstwie się zapracowywał i to było dla niego jakieś takie właśnie radzenie sobie ze swoją traumą, kiedy on właśnie jako dziecko. Tak, tak. I może mu też to zostało. Ja też nie mam właśnie takiego przygotowania psychologicznego, więc nie jestem w stanie tego tak dobrze interpretować, jakby to zrobił na przykład psycholog czy psychoterapeuta. Ale może to było coś takiego, że on czuł taką potrzebę przez to, że musiał te siostry na nie pracować, jak był właśnie młodszy, to przez całe życie mu to zostało i ten wzór mu się jakoś tak wbił. Ja czytałam nawet takie opracowanie profesora Wiesława Tajsa, który jest pedagogiem, i on pokusił się o taki wręcz zbiorowy portret dzieci. I a propos tej pracy właśnie mi się przypomniało, mówił, że ciekawe, no takie bardzo znaczące były doświadczenia dzieci, które przeszły przez Syberię w ich później już dorosłym życiu, ponieważ tym dorosłym dzieciom już bardzo trudno było utrzymać pracę, zdobyć i utrzymać. Dlaczego? Dlatego, że ona im się kojarzyła z karą. Myślę, że podobne podejście mogły mieć dzieci, które na przykład w obozie na Przemysłowej w Łodzi też musiały bardzo ciężko pracować na ten marny kawałek chleba. No, konsekwencje przeżyć wojennych z pewnością sięgają szerzej niż okres wojenny, rozciągają się na całe życie, rozciągają się nie tylko, to co dotknie jednostkę dotyczy już nie tylko jej, ale całego otoczenia, często społeczeństwa, ale rozciąga się również na kolejne pokolenia. Ja pamiętam telefon od jednego z czytelników mojej pierwszej książki, który zadzwonił i powiedział, wreszcie dzięki temu, co przeczytałem, a były to wspomnienia osób, które zostały zesłane w dzieciństwie na Syberię, zacząłem rozumieć moją mamę. Jej, jak to nazwał, dziwactwa, różne postawy, takie niezrozumiałe często dla nich jako dzieci. I on wiedział, wszystkie dzieci wiedziały, że mama była zesłana na Syberię, jaką historię musiała przejść, ale ona nigdy nie chciała o tym mówić. I dopiero po lekturze książki, tych wspomnień innych osób, zaczął ją rozumieć, no 10 lat za późno, bo już mama nie żyła od tego czasu, ale to może być forma również terapii w kolejnych pokoleniach, właśnie otwieranie takich wspomnień. Jeszcze a propos tych konsekwencji, bo tutaj zaczęłam się też tak zastanawiać, siostra też zaczęła mówić o tych zmianach, które zachodzą w dzieciach. Ja pamiętam taki fragment, czytałam o dzieciach wyzwolonych z obozów w Zwierzyńcu. I te dzieci, które już poczuły wolność, już właśnie czekały z nadzieją na tych rodziców, ułożyły taką piosenkę. W dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia, zapewne było to Boże Narodzenie, rodzice z obozu wracają, Niemców za męczarnie rozstrzelają. Czyli tutaj mamy no, takie trochę chęć odwetu i takie no, wręcz przepoczwarzenie się z ofiary w kata, bo istnieje takie niestety ryzyko. Proszę siostry, jak siostra obserwuje dzieci i zmiany w tych dzieciach zachodzące, bo wcześniej wspominała siostra o lekcjach geografii, o lekcjach ortografii, jakie tam jest podejście do wrogiego państwa i jak to się przekłada na chociażby ortografię. No właśnie, żeby siostra podała takie przykłady, ale też odpowiedziała na pytanie, jak pracować z takimi dziećmi, żeby nie narażać ich na życie w późniejszych latach w takim zatruciu ze strony takiej chęci odwetu, zemsty. Odpowiedź na pytanie, jak pracować, jest trudna, ponieważ no właśnie, gdyby ona była, to my byśmy to robili i to wiedzieli. Ja jako nauczyciel jeszcze przed czasem wakacji spotykałam się z takimi artykułami, no
przecież musimy te szkoły otworzyć. W szkołach mieszkały osoby przesiedlone, więc czas wakacji to był czas, kiedy oni mają, przesiedleńcy, te szkoły opuścić, żeby dzieci mogły do szkół wrócić. I mówiono nam, no, jako nauczycielom, że trzeba mi stworzyć dzieciom bezpieczną przestrzeń. No oczywiście na czas alarmów schodzimy do schronów, na czas alarmów nie ma tak zajęć właśnie normalnych, ale no jak stworzyć taką bezpieczną przestrzeń? My, siostry, prowadząc naszą szkołę sobotnią, staramy się, żeby te lekcje były atrakcyjne. Te dzieci naprawdę po jakimś czasie to jest tak, że widzimy, że one tęsknią za słodyczami, że dostaną lizak i się cieszą, że one, gdy wybierana jest odzież, to wiadomo, każdy chce, dostajemy pomoc humanitarną, każdy chciałby coś nowego. I to jest takie naturalne u tych dzieci, że one chcą bawić się. Wręcz były takie zarzuty, gdy były półkolonie, że w danym dniu nie powinno się z dziećmi wyjść na boisko i śpiewać, bo to jest dzień żałoby w mieście, bo jest pogrzeb żołnierza. I to jest taki konflikt tego, jak te dzieci mają też przeżywać wojnę, żeby jej aż tak mocno nie doświadczać. Te dzieci widzą i słyszą i media, i swoich rodziców. I my spotkałyśmy się no z takimi zwrotami. Te dzieci szukają winnych. Młodsze dzieci ujmują to tak, ale my dorośli też tak często tam mówimy, że wojna nam zabrała normalną szkołę. Albo 9-letnia dziewczynka, akurat jej mama miała urodziny w dniu wybuchu wojny, 24 lutego. W tym roku napisała do mamy taki list, oprócz tego, że oczywiście jej składała życzenia i kupiła prezenty. W tamtym roku wojna zabrała nam twoje urodziny, ale teraz będziemy świętować. Wojna nam zabrała. Natomiast od początku wojny pojawił się zwrot na okupantów, na Rosjan, że to są orki, orkowie. Ja pytam, ale od czego to jest? No oczywiście potem mi powiedziano właśnie ci, którzy... Jakbym była bardziej oczytana, to powinnam szybciej zrozumieć, a nie szukać tak daleko. Ale zwrot właśnie, nawet dorosły mężczyzna mówi, nie chciałem pracować z orkami. To nie są ludzie, to jest bydło. Sama byłam świadkiem, jak na konkursie recytatorskim pani z radością przyprowadza dziecko. Mówi, w sumie to wiersz poza konkursem, bo to wiersze szewczenkowskie. Właśnie o moskalach, tak? O wrogach. I była puenta tego wiersza, że patrzę bliżej, to nie człowiek, tylko bydło. No więc jeżeli uczy się 10-latka takiego wiersza, to trudno, żeby on też myślał inaczej. No, na rekolekcjach wielkopostnych 8-latka, gdy ksiądz pyta, to jeszcze w jakich intencjach się pomodlimy, to oczywiście modlimy się za zbrojne siły Ukrainy, modlimy się za tych, którzy zaginęli, za tych, którzy tam stoją, modlimy się o bezpieczeństwo dla rodzin. Jedna dziewczynka, takie słodkie dziecko, wiecie państwo, w takich zawsze różowych barwach i falbankach, żeby Putin zdechł. To u nas jest taka fraza powtarzana od początku. Albo było do nas sióstr na początku wojny. Sława Jezusu Chrystus, smert Putinu. I wtedy nie wiadomo, czy mówić na wieki wieków amen, czy co. No po prostu i te dzieci w tym żyją. I to, co pani wspomina, ja sama już byłam, przyszłam do domu, mówię, chyba mnie oskarżą o sprzyjanie Rosji, bo miałam taką niewinną lekcję w trzeciej klasie szkoły podstawowej o kontynentach. No a z kontynentów weszliśmy w Europę, a w Europie nazwy państw i ich stolice. I się zaczęło. A dlaczego Rosja mamy pisać z dużej litery? Wszyscy piszą teraz z małej. Tak samo Putin piszemy z małej. I las tych rąk i tych krzyków dziecięcych. Ja im mówię, ale ja mówię wam o ortografii polskiej. Oni dalej swoje. Siedzi taki mały i tak wali swoim długopisem w tę Białoruś, w tym podręczniku. Ja w ogóle nie mogłam ich powstrzymać. W końcu mówię, otwieramy zeszyty i piszecie to, co ja piszę na tablicy. Ale już potem nie ważyłam się na sprawdzianie, żeby mówić o Rosji i o Białorusi. Nie, mieliśmy Hiszpania, hiszpański, Hiszpan i Hiszpanka, ale już ja do tego tematu nie wracałam, żeby w nich te emocje na nowo obudzić. Zdarza się, że te dzieci, no one wychowywane są przy naszym klasztorze, że one w duchu fatimskim potrafią się modlić o nawrócenie Rosji.
Dominikanie z Fastowa kiedyś się dzielili też taką informacją, że tak, nasze dzieci modlą się o nawrócenie Rosji, niech oni się zmienią i wszystko nam odbudują. To jest też w takim dalszym jeszcze myśleniu. Jeżeli pięcioletnia dziewczynka, patrząc na bandaż, mówi, to jest dla rannych, a dziewięcioletni chłopiec teraz dostawał przed Wielkanocą świeczkę, taką świeczkę stołową i mówi, jak pocisk wygląda, no to to nie są takie naturalne skojarzenia dzieci. W nich to będzie. Jak to zrobić, żeby tego w nich nie było, to ja nie wiem. Jakbym ja wiedziała, to ja bym to robiła. My tych dzieci słuchamy. Był nawet taka, była prośba pani redaktor, żeby może dzieci zrobiły rysunki wojny. Ale ja sobie myślę, ale co ja zrobię z tymi rysunkami i tą wiedzą? To są rysunki po wojnie, to co widzimy w tle. My tę wojnę mamy. I teraz co te dzieci mają? Co ja zrobię z tą wiedzą? Ja nie bałam się prosić tych naszych wolontariuszy, żeby oni mi coś napisali. Podejrzewam, że gdybym ich zebrała i mieli to powiedzieć, nie powiedzieliby tego. Być może nawet ich rodzice nie wiedzą, co oni napisali. To trzeba mieć takie, stworzyć warunki, żeby oni się nie bali tego mówić, ale jest w dzieciach ta chęć takiego potem zmierzenia się z tym wrogiem. To jest, my chcemy zwycięstwa, chcemy tego zwycięstwa jak najszybciej. No i pojawiają się zdania, ale gdzie to zwycięstwo będziemy świętować? U siebie w Kijowie czy na Placu Czerwonym? No ale żeby dojść do tego Placu Czerwonego, to co po drodze? My z nimi o tym tak publicznie nie rozmawiamy. My bardziej słuchamy tego, co mówią i dzieci, i dorosłych. Wiadomo, że to, co ja też tutaj mówię, te wypowiedzi dzieci, to są ci nasi uczniowie, których my znamy sprzed wojny i z czasu teraz wojennego. A te dzieci, które są przesiedlone, to jest jeszcze czas, żeby one na przykład nam coś powiedziały. My teraz rozdawałyśmy dorosłym i jeszcze rozdajemy ankiety psychiatrów i psychologów europejskich. Nie ma klucza, jak w ogóle pomóc. Nie ma takiego klucza. Nie ma analogii. My jesteśmy w stanie wojny i ta wojna ma różne oblicza, nie tylko wiekowe, ale też przeżyć i szuka się sposobu, a jak pomóc dzieciom? No nie wiem, ja naprawdę widzę też właśnie w tych młodszych dzieciach radość, że jest coś, jakaś namiastka zwyczajności. A w tych wolontariuszach widzę, to jest to, o czym pan wspomniał, że gdy oni przychodzą i czasem właśnie pracują z nami przy pomocy tym osobom przesiedlonym, czy przy rozładunkach po kilkanaście godzin. I te dzieciaki naprawdę tony, dziesiątki ton poprzenosiły ręcznie, to oni się czują potrzebni. Oni się czują potrzebni i mają zajęty czas. Oni nie siedzą w tych telegramach, bo wiecie państwo, sytuacja, kiedy dziesięciolatka na początku wojny mówi tak, smarując to masło, terapeutyczna rola masła, tak smaruje te kanapki setne na granicy i mówi tak, wiecie co, siostry, robi się niebezpiecznie, a trwa alarm. Dlaczego tak mówisz? Tato mi powiedział, że jak strzelają od strony Morza Kaspijskiego albo Czarnego, to tak po 45 minutach to jest nad nami. Więc to dla nas była informacja nowa. A ona to mówi, albo właśnie siedzę z dziećmi w schronie, prowadzimy dalej język polski i trwa ten alarm i przychodzi dziewczyna, która mi pomaga, nasza wolontariuszka, 14-latka i mówi tak, bo to teraz każdy jest, że tak powiem, mądry, bo na telegramie ma wszystkie informacje, skąd leci, co leci i kiedy będzie nad nami. Ona mówi tak, siostro, to tylko od strony Białorusi, to oni nas straszą, tu nic nie doleci, no ale siedzieć tu musimy. Więc to są dzieci małe, no małe, które nagle się stały dorosłe. Mamy przy rozdzielaniu pomocy właśnie specjalistów. Mamy takiego Denysa, który ma lat 12, jest specjalistą w żywności dla dzieci. On już wie, co jakiemu dziecku, gdzie to przeczytać, gdzie pokazać,
bo on zna też polski, więc on pokaże. Mamy specjalistkę od pampersów i podpasek, która stoi i mówi tak, urologiczne dla pani to te, a nie, to lepiej będzie nie pampersy, tylko majtki, to tutaj nie, a tutaj dla pani będzie takie. I to są nastolatki. Ja sama się nauczyłam na wojnie, że pampersy dziecięce są od 0 do 8, bo myślałam, że od 1 do 5. I te nasi wolontariusze nauczyli się razem z nami. I właśnie to, że pomagają, podejrzewam właśnie, że też wpływa na nich tak terapeutycznie. Wspomniała też siostra o takim poczuciu sprawiedliwości, jakiegoś takiego ukarania, które się gdzieś tam pojawia. No ale żeby do tej sprawiedliwości doszło, no to trzeba stanąć w prawdzie. Po II wojnie światowej byliśmy tej prawdy długo pozbawieni. Często ludzie musieli zmieniać życiorysy, mam na myśli Sybiraków, żeby móc odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Niektórzy właśnie, tak jak więźniowie obozu przyprzemysłowej, musieli latami udowadniać, że w nim byli, bo Niemcy byli na tyle perfidni, że najpierw umieścili go na terenie łódzkiego getta, o czym nikt prawie nie wiedział, a później przed likwidacją zniszczyli prawie całą dokumentację i infrastrukturę. A w to, co opowiadały dzieci, co się działo za drutami, nikt nie chciał wierzyć. Były to tak rzeczy niewyobrażalne. Co było później przez 50 lat, to wiemy. Panie Arturze, jak wyglądała ta droga do, i jak wygląda, bo to chyba cały czas mówimy w czasie teraźniejszym, do ujawniania prawdy. I potraktujmy to już jako takie podsumowanie naszego spotkania. Dlaczego wydobycie tej prawdy jest tak bardzo ważne? Tu pytam również w kontekście całego kongresu, który jest właśnie pod hasłem tej prawdy polityki historycznej. No przede wszystkim ja mogę tutaj na to spojrzeć jako edukator. Tak? Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby o historii opowiadać też danej grupie docelowej. Tak? Ta opowieść musi być inna dla dzieci, inna dla dorosłych, ale też i przede wszystkim powinniśmy też wiedzieć, po co o tym mówimy. Tak? My dzisiaj widzimy, jak na przykład zachowują się walczący Ukraińcy, jak bardzo szybko musiało dojrzeć ich społeczeństwo, a szczególnie dzieci. Ale my ten proces przechodziliśmy po II wojnie światowej. Słowo Niemiec pisaliśmy małą literą oficjalnie do 1955 roku. Dzieci bawiły się w łapanki, w egzekucje, żeby dać zadośćuczynienia zmęczonemu społeczeństwu, odbywały się też egzekucje publiczne. Później bardzo szybko od tego jednak odstąpiono. Uznano, że to jest ani nieludzkie, ani nie przynosi żadnych, bym powiedział, nazwijmy to, efektów wychowawczych. Gdy odbywał się proces przeciwko Eugenii Pol, rok 1972 się zaczął i skończył się w roku 1975, to ci byli więźniowie obozu przy ulicy Przemysłowej musieli stanąć i jeszcze raz popatrzeć w oczy oprawcy. Kobiecie, jak się okazało, która i była winna śmierci dzieci, ale też niektórym więźniom pomagała. Nawet jeżeli zobaczymy relacje złożone przez niektórych strażników, oni na przykład często się tłumaczą, że traktowaliśmy te dzieci po ojcowsku, w sposób matczyny, biliśmy je, ale to tak jak bije ojciec, tak jak bije matka. Tak? A więc musimy też spojrzeć, że na to nakładają się też, bym powiedział, doświadczenia dorosłych z wychowania dziecka. Bo na przykład w szkołach angielskich oficjalnie do roku 1975 była jeszcze publiczna chłosta chłopców. I dokonywał to nauczyciel przed klasą. Ale nie tego dnia, kiedy chłopiec przeskrobał, tylko następnego. I nie ten nauczyciel, który czuł się oburzony zachowaniem ucznia, ale jego kolega, żeby nie było bezpośredniej zemsty. A więc widzimy, że jako społeczeństwo się bardzo zmieniamy. I to na przykład, w jaki sposób musieliśmy też zrozumieć to, co się stało w obozach koncentracyjnych. Najlepszy tego przykład jest właśnie obóz przy ulicy Przemysłowej. Józef Witkowski, prawdziwe nazwisko Józef Gacek. To jest rocznik 1929. Ten człowiek trafia do obozu przy ulicy Przemysłowej w roku 1943 wraz z siostrą.
i opuszcza ten obóz w 1945, gdy Niemcy z niego uciekają. On wraca w rodzinne strony. W okolice Krakowa, Tenczynek. Co jest ciekawe, on cały czas wypiera ze swojej świadomości śmierć ojca. Jego ojciec miał zginąć, bo wierzył w partię, został zabity przez złych ludzi z sanacji, ale tak naprawdę jego ojca zabiła matka. Jego żona, tak, która, można by powiedzieć, zrobiła to na oczach dzieci. Bo ten ojciec się pastwił nad rodziną. I Niemcy już w okresie wojny uznali tą rodzinę za aspołeczną i te dzieci zesłali do obozu. Niewinne dzieci polskie. Tak? I ten chłopiec, 16-letni, gdy powraca, siostry jeszcze nie ma, matki nie ma, on właściwie zostaje sam w tym gospodarstwie, nie ma co robić, przygarnia go armia. On jako 16-latek trafia już do obozu dla jeńców niemieckich, pilnuje ich. A później bardzo szybko trafia do armii, a odbywa służbę 2-letnią w Brzegu i jako praktycznie 18-latek od razu idzie do UBECI, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, i później pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. I co? Niszczy konspirację młodzieżową, walczy z kościołem, a w latach 70. pisze książkę o obozie. Historię obozu przy ulicy Przemysłowej. I to można powiedzieć, że gdyby nie jego praca, historycy nie mieli się dzisiaj by na czym opierać. Tak? Ale to pokazuje, jaka to jest złożona osoba i jak ciężko dzisiaj to oceniać. Tak? I tak naprawdę władze komunistyczne bardzo łatwo manipulowały tymi młodymi ludźmi, często pozbawionymi oparcia w rodzinie. I można powiedzieć, wychowano ich trochę jak janczarów, tak? Do służenia nowemu systemowi. No bo zawdzięczali wszystko dzisiejszej, bym powiedział, Polsce. I to też jest kolejna trauma. A niekiedy te osoby dorosłe cały czas na procesie wspominają, bo nie skończyłam szkoły, bo moja praca cały czas była pracą fizyczną. A przecież w obozie już te dzieci ciężko pracowały, już były schorzenia, bo lekarze po wojnie tych dorosłych ludzi przebadali. I te osoby mające wtedy 35 lat, 40 parę, ich stan zdrowia odpowiadał zdrowiu 80-latków. A mimo to muszą pracować. Tak? Państwo się nie rozczula, nie ma dla nich opieki. I jeszcze słyszą, bo twój obóz był gorszy. Tak? Bo to nie był obóz koncentracyjny, bo zajmowała się tym niemiecka policja kryminalna, czyli oficjalnie to nie był ten obóz nadzorowany przez trupie główki, jeden z listy wielu obozów. A przecież w Polsce okupowanej Niemcy stworzyli prawie 5800 obozów. Tak? My dzisiaj musielibyśmy wiele miejsc upamiętnić. Nie można byłoby budować, nie wiem, nowych fabryk, hipermarketów, tak? Parkingów, no bo wszystko byłoby miejscem, gdzie kaźni, gdzie trzeba to upamiętnić odpowiednio. Tak? I to też pokazuje, w jaki sposób tej tkanki miasta znikała przemysłowa. No, zbudowano w tym miejscu bloki. I dzisiaj Siedle dopiero... Słoneczne zresztą. Tak, dzisiaj tą historię się przypomina, ale to nie znaczy, że obóz był zapomniany, bo i powstał film na jego temat w latach 70., były dokumenty. Ja bym chciał, żeby wszystkie obozy były tak upamiętnione. To, co udało mi się pokazać, to pokazać, jak można było tą historią też manipulować, jak łatwo jest, bym powiedział, historię dzieci opowiadać z punktu widzenia państwa, tak? Ale państwa, które ma jakiś swój cel. Tak? No i powiedzmy, ten proces służył po części władzy też, żeby pokazać Republice Federalnej Niemiec, my nie zapomnieliśmy, są krzywdy, które nie zostały wyrównane, bo przecież od 70 roku normalizujemy stosunki z Republiką Federalną Niemiec. Tak? I to jest ciekawe, jakby tylko sami oprawcy niemieccy żyli w Republice Federalnej Niemiec, a w Niemieckiej Republice Demokratycznej ich nie było. Tak? No i widzimy, że ten proces też się nachodzi na wielką politykę. Tak? A Józef Witkowski, no cóż, jest ofiarą po części obozu, ale sam też staje się katem. Tak? Katem Niemców po części, katem polskiego społeczeństwa. A później, gdy w 1958 roku jest usuwany z Służby Bezpieczeństwa, to nagle okazuje się, że jego oceny są bardzo negatywne, a do czasach stalinowskich były bardzo dobre. I teraz on tak nie może stosować przemocy, tak, bo teraz z tego jakby odżegnujemy się. No i idzie do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, a później do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu. No i jego jakby
ideą staje się przypomnienie tego obozu i to jest jego ciężka praca, którą wykonał. On jeździł do tych więźniów. On zebrał prawie 1300 nazwisk tych osób, zebrał od nich relacje i to wychodzi na procesie. Wszyscy twierdzą, nie pamiętamy go z obozu. Nikt go nie pamięta z obozu, ale wszyscy pamiętają go z okresu, kiedy zbierał od nich relacje, od nich wszelkie dokumenty pobierał i mówią, no cóż, no to była taka transakcja wiązana. My mu mówiliśmy o obozie, chcieliśmy uczestniczyć w procesie i on mówił, że za to będziemy mieli renty, będą badania, tak? Coś za coś. A więc widzimy, jak ta wojna jest też trudna i jak łatwo, no niekiedy bym powiedział, brać słowa niektórych osób za dobrą monetę, tak, że zostało to opowiedziane i to jest naprawdę ich historia. To nie zawsze tak jest. Tak? I te dzieci no są tak naprawdę ofiarą szczególnie traumatycznych przeżyć właśnie jak obozy, jak łapanki, jak śmierć rodziców, tak, czy to chociażby na skutek działań UPA, tak, czy to na skutek niemieckich zbrodni w powstańczej Warszawie, tak, czy pacyfikacji wiosek, czy wysiedleń Zamojszczyzny, to są traumy, które położą się cieniem na całe i dotychczasowe życie. No i ta przestępczość, która wybucha w kraju po II wojnie światowej, też jest niekiedy przestępczością dzieci. To nie jest tylko sam, bym powiedział, problem walki politycznej, problem bohaterów, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, tragedii ich rodzin. Tak? To też jest taki, powiedziałbym, podskórna przestępczość, która też niekiedy dotyka dzieci. I to już widzimy w 1945 roku, gdy 280 maluchów trafia do ochronki w Łodzi przy ulicy Kopernika i się nagle okazuje, że 10% chłopców nie nadaje się, żeby być w tym ośrodku. Tak? I trafia do poprawczaka. A więc z jednego obozu ona trafia w kolejny rygor. I na procesie też są osoby, które składają relacje w 1972 roku, ale są więźniami. Oni już siedzą w więzieniach. I potem prokuratura ich relacje, jakby ich zeznanie odrzuca, no bo są niewiarygodni, bo byli w więzieniach, bo nie możemy się tym chwalić. Tak? A więc widzimy, że ta wojna zniszczyła no, dzieciństwo i dorosłość tych ludzi. To jest kolejna tragedia. W latach 80. przechodziłam wolą przemysłową, kolejowa i tak dalej. I tam stały jeszcze stare kamienice przedwojenne i zauważyłam taki strzęk człowieka, mężczyznę, pana, absolutnego alkoholika, wiek 50-60 lat. No i nie wiem, zainteresowałam się nim, że może chciałam pomóc. Okazało się, że był nastolatkiem podczas rzezi na Woli. Całkowity degenerat. Nie wiem, czy jego rodzice przeżyli, czy on został sam. W każdym razie uratowała się ta kamienica, uratował się on, ale nie wiem, czy ktoś z rodziny się uratował. Ale całkowita degeneracja i dlatego tak no, teraz widzę, że nie tylko on, tylko inne ofiary wojny. Generalnie można byłoby to ująć w stratach wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Tak. Ten potencjał ludzki. No, generał Władysław Anders wyprowadził ze Związku Sowieckiego 18 tysięcy sierot. I te dzieci trafiły do Teheranu, do Bejrutu, do naszej Nowej Zelandii i też do kolonii brytyjskich w wschodniej Afryce. I można powiedzieć, że najlepiej ta diaspora dzieci odnalazła się w Bejrucie, szczególnie starszych, gdzie podczas trwania II wojny światowej w 1944 roku, szczególnie już po bitwie pod Monte Cassino, wielu chłopców z klas licealnych idzie do wojska, tak? I też tak na przykład czyni właśnie Zbyszek Okulicki, bo cała klasa idzie. Mimo, że matka go przestrzega, nie musisz, nie idź, tak? On idzie, on zginie przecież pod Anconą, tak? I to jest tragiczne. Widać, robię coś, bo robią też inni, tak? To jakby, no nawet nie owczy pędy, jakby też i patriotyzm, ale też i chęć bycia jakby w grupie rówieśniczej. Tak? To jest bardzo ważne. No przecież
Kamil Baczyński nie nadawał się do walki, tak? Ale szedł, bo wszyscy koledzy z jego konspiracji, jego rocznika, też byli w tej konspiracji, szli do powstania. Tak? I tak jak sobie wywróżył, umarł z głową na karabinie. I można powiedzieć, że te dzieci, które wyszły z armią Mandersa, w większości już do Polski nie wróciły. To są kolejne straty dla państwa polskiego. Nie miały takiej możliwości, żeby to wrócić, bo gdyby ci, co dorośli, co wracali, niekiedy kończyli na Powązkach. Tak? Niekiedy kończyli w więzieniach, a więc można powiedzieć, byli ambasadorem Polski na Zachodzie. I o tym też musimy pamiętać i to też i mają zupełnie inne doświadczenia. I to widzimy niekiedy w ich kolejnych pokoleniach, że już ich dzieci, wnuki nie mówią po polsku. To jest przykre, tak? Ale nie mówią. No, widzimy chociażby no, niedawny ambasador polski, no, Brzeziński, prawda? Widzimy, że ten jego język polski nie jest, bym powiedział, językiem domu, tak? Językiem domu jest język angielski, amerykański, tak? Ale nie polski. Czyli bardzo szybko tracimy nasze korzenie, tak? I to też musimy być tego świadomi, że to też są skutki wojny, konfliktu. Jeszcze tutaj można dodać do tych dzieci, które wyszły z armią Mandersa, że oni mają zupełnie inne doświadczenie niż te, które zostały w kraju. To znaczy one trafiają do tych ośrodków, gdzie jest kadra, gdzie jest organizowana szkoła, gdzie jest często harcerstwo i ich wspomnienia wojenne są zupełnie inne niż właśnie dzieci, które zostały w kraju, pomimo że przeżyły tą całą po prostu okropieństwo Syberii. I my też mamy takie relacje u nas nagrane, między innymi dzieci, które były w obozie Balachady w Indiach. I oni do tej pory te wspomnienia z Indii, pomimo że byli pozbawieni rodziców, pomimo że byli sierotami albo gdzieś ich rodzice zostali w innych miejscach, to ten obóz polski w Indiach wspominał jakie taki bajeczne, tak, raj po prostu w piekle, takie bajeczne miejsce ich dzieciństwa, gdzie oni mieli właśnie zorganizowane życie na wzór taki harcerski, mieli szkołę, nauczyli się pływać, byli w takiej swojej grupie rówieśniczej. I jak byłam u jednego pana w domu, który właśnie był w tym obozie w Indiach, on cały dom ma zestawiony książkami z Indii, pamiątkami z Indii. Oni pielęgnują tą pamięć o tych swoich właśnie relacjach z Indiami. Oni są bardzo wdzięczni właśnie za to, że mieli taką szansę, ale właśnie też dużo osób nie wróciło do Polski, zostało na emigracji, gdzieś trafiło do Kanady, do Wielkiej Brytanii, w różne miejsca i po prostu po wojnie nie zdołali, już nigdy nie zdołali właściwie wrócić do Polski. No i kolejna taka fala jakby emigracji wojennej to są chociażby też nieletni, którzy trafili do niemieckich obozów też i pracy, to niekiedy też i jeńcy wojenni, powstańcy, tak, warszawscy, którzy później nie wracają do kraju, tak? Zasilają tą wojenną emigrację. I to też musimy o tym pamiętać. Niekiedy tę swoją miłość do Polski przenoszą na kraje, w których się znajdą, tak? Na przykład Santa Rosa, osiedle w Meksyku i później wielu jakby Polaków ma ten sentyment do Meksyku, mimo że już mieszka w Stanach Zjednoczonych, tak? Jednak pamięta o tej dobroci Meksykanów, chociaż za pieniądze amerykańskie, ale jest to jakby trwałe w ich świadomości, czy też Polaków, którzy są w Nowej Zelandii. I to też no, są ambasadorami troszeczkę sprawy polskiej. Ja tutaj widzę, że im bliżej końca, tym więcej wątków nam się otwiera. Może to jest dobry przyczynek do jakiegoś następnego spotkania. Tymczasem no, zegar bije nieubłaganie. Mieliśmy skończyć wcześniej. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu tutaj po mojej stronie sali za obecność, za bardzo cenne, ciekawe wypowiedzi. Państwu z publiczności bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że o wojnie będziemy mówili już tylko w kontekście historycznym.